Halo, 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 witam was bardzo serdecznie na kolejnym livestreamie i też przy okazji na zapisie z livestreama, bo gramy sobie dzisiaj w coś wyjątkowego, czyli w Ghost of Tsushima. Jest to, moi drodzy, prawdopodobnie już taki ostatni gruby tytuł ekskluzywny na konsolę PlayStation 4. Myślę, że przynajmniej każdy z was gdzieś tam o tej grze miał okazję usłyszeć. Pierwszy raz na targach E3 zobaczyliśmy tą grę. Ja pamiętam, że tak samo jak i wy, bardzo mocno tą grę zachwalałem. Bardzo mi się podobała. Napaliłem się wtedy niesamowicie. Chociaż od tamtego momentu minęło sporo czasu, aż zdążyłem gdzieś tam się troszeczkę o niej zapomnieć. Natomiast na pewno o niej słyszeliście, bo maszyna marketingowa w Polsce, jeśli chodzi o ten tytuł, jest przeogromna. Gdzieś tam na paczkomatach widnieje informacja o tej grze. Były różne stędy w sklepach. Sporo marketingu było, jeśli chodzi o tą grę. I co ja mogę jeszcze wam o niej powiedzieć? Na pewno to, że jest to gra twórców Infamous. Oglądaliście na moim kanale na pewno tą grę. A tym razem twórcy poszli w takim kierunku. Pograłem chwilę dosłownie, więc zaraz sobie odpalimy nową grę. Jest to gra, która mi bardzo przypomina takiego Assassin's Creed w Japonii. Tak mógłbym to nazwać. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Odpalimy sobie nową grę i mamy tutaj sporo opcji do wyboru, jeśli chodzi o dubbingi, napisy. Już mi się to podoba od samego początku, ponieważ mamy różne możliwości, jeśli chodzi o ustawienia dubbingu, napisów. Mogę mieć polskie napisy, japoński dubbing, mogę mieć angielski dubbing. Ja tylko będę chciał, mogę sobie wszystko poustawiać. Sobie wyciszę telefon i wszystko wam tutaj za momencik pokażę. Oczywiście będzie zapis tego streama. Myślę, że sobie pogramy tak z 3 godzinki, zobaczcie, jak cała gra wygląda, abyście sobie też wyrobili własne zdanie na jej temat. I teraz tak, źródło dźwięku, słuchawki, to już przetestowałem. Poziom trudności, często mnie pytacie w ogóle, jaki wybieram poziom w grach. Jeśli są to samochodówki, to zawsze jest poziom trudny. Jak gram w jakieś inne gry, to jest to poziom średni. Myślę, sobie poradzę. Rodzaj doświadczenia, standardowy, napisy wyłączone, angielski, kino samurajskie. W ogóle zobaczcie, możemy sobie tą grę odpalić w takim klimacie, gdzie jest takie ziarno, jest czarno-biało, ale my sobie tutaj zdecydowanie wybierzemy tak. Język dialogów japoński, natomiast język napisów polski. Pokażę wam może, moi drodzy, jest wszystko ok, bo ludzie piszą, że mam włączyć mikrofon. A jest przecież włączony. Pokażę wam, wybierzemy sobie standardowo tą opcję, natomiast pokażę wam gdzieś tam w trakcie gry, jak wygląda polski dubbing, bo wygląda całkiem ok. Ogólnie mimika twarzy jest synchronizowana pod angielski dubbing, ale japoński, myślę, będzie zdecydowanie będzie lepszy klimat, o. Będzie lepszy klimacik. Od razu z grubej rury ruszamy. Tak więc tutaj nie odchodźcie nigdzie. Ogólnie gra wygląda prześlicznie. わが方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。血を恐れるな。飲み込まれるぞ。 習わし武勇誉誉れ。それが我らが道だ。我らこそ島の勇士。我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。
Powiem wam odważnie, nie? Tak wysyłać jedną osobę na taką konkretną armię. よく聞け。腕に覚えのものあらば言いでよ。なんだ、チムニだ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 A nie mówiłem? To się nie mogło inaczej skończyć. Samurai! Ware ni kudaru ka? Homare naki mono ni wa nasake mu yo. Soo! Kakare! Shimon harute! Shimon mamore! Kakare! Dobra. Wchodzimy do akcji. Powiem wam, że tutaj z poziomu konia będzie można sporo rzeczy robić. Między innymi zbierać znajdźki, rozwalać rywali, nie trzeba będzie z niego schodzić. Tak więc będzie nam pewnie często tutaj towarzyszył. I sam model rozwalania tych rywali, przynajmniej na początkowym etapie gry, jest mega przyjemny. Mieliśmy okazję na kanale grać w Rise, For Honor od Ubisoftu, Asasyny. Najbardziej ten model walki tutaj przypomina właśnie te ostatnie części Assassin's Creed. Nie jest to jakiś model skomplikowany, chociaż wiem, że będą jakieś takie potyczki bardziej soulsowe. I tych się najbardziej boję. Bo ja w takie gry to zbyt dobry nie jestem. No dobra. Pierwsza akcja, grubsza. Za pomocą L1 się bronimy, chociaż na tych początkowych chyba walkach nie będzie to aż takie konieczne. Zawsze też można tutaj zajść rywala od tyłu. Dobra, pomóżmy temu. Ej, mamy przewagę liczebną w sumie na jednego przeciwnika, tak więc nie ma co się spinać. Dobra, rozwaleni. Widzicie, łatwe to jest. Ciskam tylko jeden klawisz i porobieni, nie? No mówię, to jest dopiero początek gry, więc... Aj, dobra. Tutaj już się robi grubiej. Jak przytrzymujemy L1, to wszystkie ataki są blokowane. Ciskając analog mamy bieganie. Dobra. Trzeba tutaj się rozdzielić, żeby mnie nie zaatakowali w trójkę. Jak oni będą mieć przewagę liczebną, to będę miał przerąbane. A i właśnie to jest coś, o czym wielu recenzentów mówiło, czyli czasami kamera głupieje, nie da się lokować na przeciwnika, tak jak w Assassinach tych najnowszych chociażby, i czasami kamera głupieje. Widzieliście przed chwilą tutaj gdzieś za flagę, kamera powędrowała i nie widziałem, co się dzieje przede mną. To jest ponad jedna z największych wad tej gry. Ale ta okolica pięknie wygląda. Ogólnie ta gra jest śliczna, jeśli chodzi o cały ten świat. Idazo. Ale ga tekshou.
確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。Oh, fuck.No widać, że koleżka nie oszczędza nikogo na swojej drodze i na pewno będzie naszym głównym bossem do pokonania. Ale dobra, jest i nasz główny bohater. Dobra, tutaj jest nasz obóz. Możemy sobie coś zbadać. Tutaj nic więcej, jak widzicie, nie zrobimy. Tutaj jeszcze coś jest. No to ładnie, zdecydowanie. Pierwsza rzecz, co zdobyć broń. Tam widzę, że... Są jacyś oprawcy.
Tutaj to ja chyba zdecydowanie nie skoczę. Nie ma takiej opcji, dobra. Lecimy tędy. Znajdź swoją katanę, unikaj wszczynania alarmu, dobra. Z tego co wiem, to nie będzie w tej grze dużo rzeczy, które... Wejdźcie, tylko sobie go zajdę. O fuck, tu jest jakiś typ! Nie zauważyłem go, dobra. Ja i skradanka to nie jest... O fuck, tutaj kolejny. Serio? Tyle ich tutaj musi być na starcie? Oj, tutaj mnie zauważył typek. O fuck, ale ich tu jest. Ej, no nie żartujcie sobie, myślałem, że na start to będzie łatwiej. Jak gdzieś widzicie moją katanę, to mi gdzieś tam podpowiedzcie, gdzie ona jest. Unikaj wszczynania alarmu. Jak ja mam tam przejść? Jak tutaj jest typ, tam jest typ. Ja... Tutaj coś jest, ale... Czy ja tędy będę mógł przejść? Tak, o! Co, on patrzy na ślady i co? Pozwoli mi normalnie przejść? Co tu jest? Otwórz. Nie żartujcie, że było tylu typów i mnie nie zauważyli. Ej, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Było aż naprawdę zaskakująco dużo rywali. I wszyscy pozwolili mi przejść jakby nigdy nic. Czy wy to widzieliście? Dobra, mamy zbroję. No lepsza ta niż tutaj ta, którą tutaj widzicie z jakiejś słomy. Ale jeszcze przydałaby się katana, żeby ja tam mógł wejść na grubo i sprawdzić się z tymi rywalami. I sobie mogę do okienka wejść? Mogę sobie wejść, dobra, teraz mam stąd wyjść, tędy sobie pójdziemy. Dobrze się składasz, samuraju. Pytanie, czy ja się dobrze skradam, czy oni byli ślepi? Oj, czy się to uda? Tak, zdecydowanie tak. I wydaje mi się, sobie weźmiemy od niego broń teraz. Co się stanęło, że o tej godzinie live? No, gramy sobie w grę fabularną, tak więc wolałem wcześniej zacząć. Skradały się jak ktoś na diecie po chipsy. Czy to była jakaś aluzja do mnie? Dobra. Tego mi właśnie brakowało, informacji jak się kucam, abym mógł tutaj się skradać. No załóżmy, że oni są po prostu zajęci sobą na tyle, że nie zwracają uwagi na to, co się dzieje w tle. Ale genialnie wychodzi, wygląda to przechodzenie takich kamer, nie? Czekaj.
地頭の老いの。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下部身を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。Czy cały czas się czuję niepewnie, nie mając broni? Chciałbym ją zdobyć jak najszybciej. Dobra. Ale genialnie wygląda ta kamera podczas skradania, nie? Z pierwszej osoby. No i tutaj chyba będzie jakaś walka, co? Widzę, że się rozdzielają. Chociaż nie, może tutaj unikniemy walki. Ej, oni serio są ślepi. To jest aż nienaturalne. Czy ty chcesz zrobić to, o czym ja myślę i czego się obawiam? No idź, idź, idź. O kurde. Ej, gdzie ty idziesz? Ja pinkole. No mów mi, gdzie idziesz, a nie, że ja chciałem iść do przodu, już by mnie tutaj złapali. Dobra, coś tu mamy. Jakieś zapasy. Chcę powiem wam, że jak tak gram, to takie miałem oczekiwania co do nowego Assassina. Bardzo chciałem, żeby nie szło to w takim kierunku jak Origin czy ostatni Assassin, tylko właśnie, żeby to tak było bardziej wszystko fabularne, mniej RPGowe, nie? No ta gra nie jest RPGiem. Jest tam kilka opcji, nie? Wyboru przy dialogach, przy jakichś ważnych elementach podczas wykonywania misji. Ale nie ma tutaj niczego więcej, nie? Co by... było związane z tym gatunkiem gier. Dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy. Wspomnienie. Jitou である Shimura dono no oi. Okubyou dewa nai. Omae ni kanau mono wa inai na. Da ga mada mada tachi ni furimawasarete oru. Keiko chuu desu. Chichioya no bugu de ka? Kore wa Sakaike no houtou. 戦を鎮め、命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ、
身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を沈めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。Czyżby to był początek właśnie tych pojedynków, które będą występowały dosyć często w grze? Trzeba być skupionym, bo skoro to mają być takie pojedynki bardziej soulsowe, to zdecydowanie muszę potrenować. Szybki atak, mocny atak. A, proszę bardzo. Warto, żeby... sobie tutaj to wszystko potestować, bo nawet nie wiedziałem, że są jakieś inne ataki, ciągle tylko wciskałem kwadrat. Ale chciałem wam też powiedzieć, że skoro wam się podobała ta gra już na starcie, gdzie było dosyć ciemno, ponuro, to zobaczcie, jak ona wygląda ślicznie teraz, nie? Kiedy jest tyle kolorów. Cudowna jest ta gra wizualnie, naprawdę. Dobra, spróbujmy teraz te mocne ataki. Wiadomo, one będą wymagały troszkę więcej siły, nie? I też jakieś jest tutaj też przy okazji pchnięcie. Dobra. Podstawy znamy. Yoroshii. Sayou ni tatakaereba aza o tsukeraleru koto mo nakatta na. Fui o tsukaretan desu. Dewa sono aza o tsuketa mono ga modotte kitara, kitanai te mo tamerawanu aite kara ika ni shite mi o mamoru? O, widzicie? Są te wybory, o których mówiłem. よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。では、わしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。 Ciskaj trójkąt, aby przełamać obronę i oszołomić wroga, następnie wciśnij, a wykonać szybki atak. Dobra. Ej, wujek nam daje fory chyba, co? Siemaneczko Polski, dzięki za super czata. Nie no, wujek nam dał fory zdecydowanie. Przecież jestem pewny, że tego wujka to się wszyscy tutaj we wiosce boją. To pewnie jest jakiś przekozak. A nam tutaj daje fory i to konkretnie. Dobra. Twoje zdrowie. Ogólnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w całej grze praktycznie w ogóle nie ma jakichś rzeczy na ekranie, które by nas rozpraszały. No wy macie baner mój streamowy oczywiście, ale w samej grze nie ma się nic. Tak więc jest też taka ciekawostka. Wydaje mi się, że dzięki temu w tym pięknym świecie zlepsza imersja podczas grania. Zakładam, że jak będziemy właśnie tracili zdrowie, to będzie tam się nam pojawiało coś w lewym dolnym rogu, ale na ogół tutaj będzie wszystko, cały ekran będzie czysty, nie? Mało gier takie rzeczy ma w standardzie, znaczy sobie, może sobie to wyłączyć domyślne ustawienia, ale tutaj w standardzie mamy to wszystko powyłączane, fajnie, naprawdę, podoba mi się to. A? To jest zawsze w grach mój największy minus. Ja mam problemy z synchronizacją przy obronie. W każdej grze. Wiele razy mówicie mi, Yoji, kontratakuj. Yoji, broń się. A ja tam walę tylko, nie? Do rywali zawsze. Yasumare masu ka? Omae no aite de iki o kirasu hodo oite wa oran. Sore de wa, yari ga aite no keiko o hajime yo. Okej, uniki.
Kurde, ale fajny jest ten trening. Nie jest nudny. Często w grach jakieś treningi jak są nudne. A tutaj naprawdę. Fajnie wszystko tłumaczą. Aj, dobra, źle zrobiłem teraz. Doda. Ikanaru bungumo. Ikanaru heimo. Uciaburu te wa aru. Goshido, itame irimasu. Owatte wa oranu zo. Sate, Jinyo. Wasi to katana kurabe o suru ki wa aru ka? Aza ga dekimasu yo. Oguchi o tataku na. Hitotsu kake demo shiyou. Saki ni gohon utta hou ga yuge o kimeru to suru. Dewa, tako ni shimashou. Dobra. Teraz już pojedynek na poważnie, co? Dobra, przestajemy te opcje, które poznaliśmy przed momentem. O ty! Ej, wcześniej nie robiłeś podwójnych ataków. Dobra. 2-3. Powiem wam, że jest grubo już teraz. Dobra. Dobra, porobiony. Meshi no mae ni ato hitotsu dake to. Daidai, touke no bushi wa kiritsu o mamotte kita. Nani o omonjite kita ka wakaru ka? Aruji e no chūgi. Onore o bissuru koto. Ato mou shite miyō. Homare, yūmou ni tatakai, sakai no ie o mamoru koto desu. それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。Kurczę, ale fajne są te przejścia. To opowiadanie historii, nie? Wspomnienia. Teraz będziemy mogli po latach sprawdzić, jak to się walczy już na poważnie. Dobra. Koleś ma dosyć długi ten swój. A, dobra. Pamiętaj, co cię wujek uczył. Jak ma długi tutaj kaliber, kolega, to trzeba go unikać. A ta kamera faktycznie jest problematyczna. Nawet tutaj ciężko mi było dotrzeć do naszą koleżankę, bo coś się lekko zbugowało. O, widzicie, coś się przed chwilą też zbugowało. No, ta kamera tutaj zdecydowanie nie napawa optymizmem, chociaż... Mam nadzieję, że to tylko... Ej, ale to też jest głupie, że nie ma takiej animacji, że wchodzimy razem, nie? Tylko ona wchodzi, zamyka i ja muszę czekać, aż ona zamknie, dopiero otworzymy ponownie. Dobra. Mniejsza od takie szczególiki to tylko, nie? Na razie fajnie się gra tutaj zapowiada, naprawdę, bardzo fajnie. Ostatnio oglądaliśmy konferencję Ubisoftu, gdzie zapowiadali Asasyna nowego. I właśnie takie oczekiwania miałem wobec Asasyna. Naprawdę. Coś takiego chciałem. Dobra. Dobra. Czyli na grubo wchodzimy, co? Namierz pulsującego wroga
Zaatakuj go, ale jak? Po prostu, tak? Nie ma takiego lokowania jak w Asasynach. Już zwątpiłem. Też trzeba uważać, bo wydaje mi się, że jak mają jakichś tutaj więźniów nasi przeciwnicy, to mogą ich zabić, nie? Jeśli tam się zorientują, że... Oh fuck! Jak mnie typ porobił? Czy wy to widzieliście? Ja myślałem, że to jakaś płotka jest, a typ mnie porobił konkretnie. Dobra, jeszcze raz. Trzeba zdecydowanie tutaj używać już. Okej. Trzeba używać, moi drodzy, już obrony, nie? Bo? Skróć męki. A przy okazji zobaczyliście, słuchajcie, jak wygląda w tej grze śmierć. Nie? Po ilu? Po 36 minutach, dokładnie. Czekajcie, czy... Czy ja mógłbym ich zajść na przykład... A, dobra, oni się już zorientowali. Okej. Teraz tak. Dobra, stracił siły pewnie. Ej, zobaczcie, nie? Teraz poszło bezproblemowo. ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんたむちゃばかりするね。あやつは戦い抜かるな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。 あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば、探してみよう。一緒に行くよ。 Mówicie, że Yubi nie chciało dać Asasyna w Japonii, to mamy tą gierkę? No dokładnie i fajnie, że wypełnili taką lukę tutaj. Był Asasyn w Chinach, nie wiem czy pamiętacie, bo to odległe czasy, ale nagrywałem wam serię z tej gry. To był taki powiedzmy mini Asasyn, ale graliśmy sobie w tą gierkę. Był w Rosji, w Chinach i była jeszcze jakaś taka część mini Asasyna. Natomiast w Japonii nie było. Dobra, skupmy się teraz. Tutaj koleżka ma dosyć długi badyl. Czekajcie, sobie tego rozprawimy. Dobra. Nie można też tak, wiecie, rzucać się na nich wszystkich, tylko po kolei rozwalać, bo... Może ta gra nie jest do końca trudna na takim etapie, ale widzicie, jak gdzieś tam dwóch typów na mnie wleci, to się robią problemy. Dobra. Porozmawiaj z nią. Tak, w Indiach, dokładnie. I Chiny i Indie wam nagrywałem na kanale. Dobra, ja sobie wezmę tego czarnego. Ten kary koń będzie się dowodził przez całą podróż. O, to czekajcie. Musimy zastanowić się. Chciałbym jakiegoś takiego, wiecie, męskiego konia wybrać. Co sugerujecie? Którego bierzemy? Ten biały taki dla kobiety bardziej, nie? Ten czarny jest fajny. Ten też, nie? Ten też ma taki dosyć charakterystyczny kolor. Co mówicie? Doradźcie którym? Pierwszy albo trzeci? Zróbcie spam na czacie i zaraz wybierzemy. Ej, tylko żeby nie było, że jest 50 na 50 znowu, jak w każdej ankiecie, którą robię na Instagramie ostatnio. Ja tu się rozejrzę po okolicy, czegoś nie ma, a wy mi pomóżcie wybrać. I na górę można też wejść. Czarny? Dobra, większość chce czarnego, to bierzemy czarnego. Ładny jest, naprawdę, podoba mi się. O, możemy go nazwać. Zaufanie, niebo, cień. Cień, pasuje do koloru, nie? Cień.
Chociaż szkoda, że nie ma opcji nazwania samemu konia, płotka na przykład. Kurczę, najbardziej mi się podoba płotka do konia, naprawdę. Gdybym kiedyś miał konia, a nie będę miał, bo się za troszeczkę, powiem wam, boję koni, nie wiem z czego to wynika, to byłaby to płotka. Wybrano sobie imię dla konia. Cień, okej. Okay. Nie wiem, też tak, wiecie, konie Wiedźmina nie nazywał się płotka, on na każde konie chyba mówił płotka, nie? Taka ciekawostka. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba tak było. O, pierwsze trofeum. Kurczę, powiem wam, że nie spodziewałem się, że ta gra mi się tak spodoba. Jest klimatyczna, sporo się dzieje, jeśli chodzi o aspekty fabularne. Ponoć są fajne misje poboczne, niczym w Wiedźminie. Jak będziecie stawiali dużo łapek w górę pod streamem, to może sobie całą grę przejdziemy, co? Na 40 godzin ponoć jest. Tak więc sporo. Chociaż z drugiej strony, moi drodzy, 3 12-godzinne streamy. Gierka pokonana, nie? Tak więc zostawiajcie łapki w górę, jak wam też się podoba. Prowokacje. Wkraczając do terytorium wroga, możesz wyzwać przeciwników przez prowokację. Kiedy wróg się zbliży, przytrzymaj trójkąt. Gdy tylko cię atakuje, puść trójkąt, aby pokonać go jednym ciosem. To jest motyw z jakichś filmów ponoć, właśnie gdzie były takie walki, gdzie właśnie jeden z rywali, kiedy któremu puściły nerwy, zaczął atakować i były się takie pojedynki. To jest coś takiego samego, czyli prowokacje, czyli zaraz wam to pokażę zresztą. Podejdźmy do jednego z rywali. Zróbmy prowokację. Wiecie, komu pierwszemu puszczą nerwy, ten wygrywa pojedynek praktycznie. Przytrzymajmy. Patrzcie, nie? Dopóki się nie ruszy. A, widzicie? Proszę bardzo. Taki pojedynek, jak się w szkole robiło, nie? Kto pierwszy mrugnie? Kto pierwszy mrugnie? No, kolega zdecydowanie pierwszy mrugnął i już go z nami nie ma, niestety. Dobra, kolejni. Wiecie co, ja sobie tutaj troszeczkę ucieknę od niego. Zajmę się tym najpierw, bo jest ich za dużo. Dobra. Dobra, nasza koleżanka, powiem wam, zdecydowanie sobie lepiej radzi z tymi kolesiami, z tymi dzidami wielkimi. Więc może ja jej będę ich zostawiał. Dobra, tu kolejny. O, ty. Dobra, jesteś mój. Boże, jak wpadł do wiadra jakiegoś. Prawie. Prawie wpadł do wiadra. Oj, tutaj już widzicie troszeczkę mocniejsi rywale. O ty gnojko. Jednak nie zawsze ten mocniejszy atak da radę zrobić, trzeba trochę poczekać, nie? Żeby go wykonać. Dobra, weźmy sobie zdrowie w razie czego. Też trzeba to kontrolować. O, fuck!
co to za czary? Okej, okay, czyli jak widzicie, warto by było ich tutaj naprowadzić na drogę, w której są te... Dobra. Strzały stamtąd. これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。 馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。ブラ。 Teraz tak, ja bym sobie chciał ich rozdzielić zdecydowanie. Dobra, teraz poćwiczymy sobie tych... O właśnie, walkę z tymi kolesiami z Jidą. O kurde. Dobra. Temu pomóżmy tutaj, niech się nie męczy. W ogóle w grze też jest tryb fotograficzny i co ciekawe w tym trybie, czekajcie, patrzcie, możemy sobie zatrzymać postać, nie? Jak chcemy zrobić, nie wiem, miniaturkę na przykład na odcinek, to możemy sobie zatrzymać postać, ona stoi nieruchomo, natomiast zobaczcie, wszystko, cały świat w tle normalnie żyje, nie? Dosyć fajna ciekawostka, rzadko która gra ma taki tryb fotograficzny. Fajnie to wygląda. Że jest to fajna ciekawostka, więc stwierdziłem, że się z wami podzielę, bo się o tym ostatnio dowiedziałem. Oglądałem sobie różne recenzje tej gry, więc właśnie z tych recenzji dosyć sporo się dowiedziałem. Dobra. Unikanie strzał. Mongolscy łucznicy krzykną i rozkażą sojusznikom uchylić się, zanim wypuszczą strzał. Dobra, czyli też pewnie za pomocą tego kółka, co? A ja bym najchętniej, ja zawsze staram się. O Boże, typ dostał od tego koleżki, nie? Nie wierzę w to. Ale tych łuczników zdecydowanie warto by było w pierwszej kolejności rozwalać, nie? Dobra, tutaj czysto, ale aż kusi mnie, żeby wejść na górę. Nie wiem, czy jest taka opcja w ogóle. Po coś ta drabina jest, nie? Albo i nie. W grze, z tego co wiem, jest sporo znajdziek, ale zdecydowanie ta droga do żadnej znajdźki nie prowadzi. Lecimy na dół. Tutaj widzę, że już jest kilku typów. Ej, będziemy mogli znowu zrobić tą prowokację? Oby tak. No tak, pięknie. Ta prowokacja to jest sztos totalny. Patrzcie to, znowu. Ciekawe, co się stanie, jak ja... Uwaga, źle trafię. A? No. Koledzy. Kto następny? O ty gnojku, nie dał mi się, o ty. Dobra, muszę się uleczyć zdecydowanie. Ja też mam takie przyzwyczajenia, że jak mnie jakiś typ porabia, to ja często w grach zamiast się leczyć, nie? Jestem tak striggerowany, że ja na resztkach zdrowia lecę, nie? Ale chcę mu pokazać, że jestem od niego lepszy i że go pokonam. Więc teraz lekko przystopowałem, stwierdziłem, nie, nie ma to za bardzo sensu. Ale na szczęście jakieś tam wnioski wynoszę, nie? Ze swoich gdzieś tam porażek w grach różnych. Mam już tak. Taka adrenalina jest we mnie, że po prostu na gołe pięści mógłbym walczyć z nim. Z 1% paska zdrowia.
No. Kogo my tu mamy? Z tym to raczej szans nie ma. お前のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。さあどうする堺人。 O, to są te pojedynki soulsowe chyba. O, fuck. Czy ja już nie mam... Ty, no czy on nie pokona na bank? Oj, panie, panowie, przygotujcie się na dosyć sporą dawkę. O, fuck. Czy ja nie mam z nim szans najmniejszych? Patrzcie, ile mam zdrowia. Typ mnie na dwa strzały zdjął. Chyba, że miał mnie zdjąć. O, fuck! Będzie tego żałował pewnie. I chyba ten pojedynek miałem przegrać, moi drodzy. Ale zostawił ślad, nie? Po sobie na twarzy tego typa. Już o nim nie zapomni, na pewno. Teraz, moi drodzy, patrzymy, nie? Niech jakiś typ, który jest totalnym kozakiem w Soulsach, porabia tego typa, nie? I kończy grę w 50 minut. Słuchajcie, to taka opcja, że jak ktoś ma mega skilla, ale takiego mega skilla, to kończy grę po 50 minutach. I to jest jakby pierwsza alternatywna droga ukończenia gry. Jak w Far Cry'u chociażby. Były takie motywy, nie? W Far Cry'u. Ale dobra. Waka-sama? そろそろです。ああ、今参る。別に何。お父上をお弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ。お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は。ご本人が。 Czy powiem wam, że czasami jak gram tak piękne gry, jestem pełen podziwu, ile z PlayStation 4 Pro da się jeszcze wycisnąć, nie? Optymalizacja i wszystko sprawia, że naprawdę niektóre te gry wyglądają obłędnie. The Last of Us, Uncharted 4. To jest cudowne. To padające liście. Chichigimi wa nani yori mo tami wo mamorareta. Makoto no mono no fuyo. すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。
父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。お導きください。O, to jest bardzo ważny motyw, moi drodzy. Czyli tak jak wam mówiłem, w grze nie ma zbyt wielu informacji na ekranie. Natomiast no jakoś musi coś nas prowadzić do celu, nie? I w tej grze właśnie tym takim drogowskazem, gdzie mamy iść, w jakim kierunku, jest wiatr. Tam, gdzie wieje wiatr, w tamtym kierunku musimy podążać. Nie jest to nowość, ponieważ podobnie było w Zeldzie, która wyszła na Switcha. Mówię o tej pierwszej Zeldzie, bo dwie Zeldy pojawiły się na Nintendo Switch. Tam też był podobny motyw i tutaj twórcy nawet nie ukrywali, że tym się inspirowali, ale jest to moim zdaniem coś rewelacyjnego. Świetny motyw. I z tego co wiem, za pomocą jakiegoś klawisza też, jak nie będziemy widzieli, gdzie ten wiatr dokładnie wieje, będziemy mogli jakoś go wzmocnić, z tego co wiem. Ale na razie pójdźmy za tym wiatrem i zobaczmy, dokąd on nas zaprowadzi. Jakaś zwierzyna. Stąd też te opadające liście, które wcześniej widzieliśmy, nie? No cudownie tu jest, naprawdę. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to nie jest najładniejsza gra na PlayStation 4 Pro, jeśli chodzi o świat. Myślę, że jedyna gra, która mogłaby konkurować z tym tytułem, to Uncharted 4. Bo The Last of Us 2, szczerze, nie robiło na mnie takiego wrażenia. Były fajne lokacje, ale nie takie piękne jak tutaj. Shimura-dono o mitsuke. O tazuke shiyou to shita ga aenaku han ni. Ojiue wa nageite oro. Anta ga buji de yokatta yo. Inochi o sutete mo Tsushima o sukuu tsumori ga ima ya Mouko ni kokyou o nottorare. Mikata mo inaku natta. Jibun yori tsuyoi yatsu ni makeru kimochi wakaru yo. Nasake nai yo ne. でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。
このまま再び波乱に挑んだとしても返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Mamba pyta, czy konsola przy tym nie wyrabia. Aj, nie schowam się im już, kurde. Dobra. Miałem się schować. Zauważam na cię, dobra. Akurat są czasami, z tego co wiem, właśnie misje takie, które trzeba wykonać po cichu. Nie ma innej opcji, nie? Też my jako gracz nie wiemy za bardzo, co mamy zrobić. Akurat tutaj gra nam podpowiada już. Zauważyłem teraz dopiero, że mamy schować się w trawie, ale myślałem, że są jakby dwie alternatywy, nie? Ale no zdecydowanie jest za duża ilość rywali, żeby z nimi tutaj walczyć. Więc też nie dziwię się, taka opcja ta jest, że musimy się schować. Ale Mamba pytał, czy konsola nie wyrabia przy takiej ładnej oprawie audiowizualnej. I co ciekawe, przy The Last of Us 2 tak konsola buczała, że naprawdę, mając tylko słuchawki, dało się to zagłuszyć. I w The Last of Us 2 tak samo było. W The Last of Us 2 i w Uncharted. Natomiast jeśli chodzi o tą grę, chodzi cichutko, jakby w ogóle nie była gra uruchomiona. Jestem dosyć zdziwiony. W związku z tym. Arzi no moto ni modoru yo shitsukete are. Czyli jak widzicie, przywołanie konia jak w Wiedźminie. Moko wa anta o sagashite ru. Onushi wa nigero. Ore ga Moko he o shikitsukeru. Taka o tasukeru made soba o hanareru tsumori wa nai yo. Dewa mazu kasei o eneba na. Ude ga tatsu to ieba 石川先生や足立雅子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様。Kurde. Ale to obłędnie wygląda, naprawdę. Pewnie YouTube tego nie oddaje niestety przez bitrate, ale uwierzcie mi na słowo, jest to jedna z ładniejszych gier na PlayStation 4 Pro. Zobaczcie to! Na dobrą sprawę, to dopiero wstęp do gry. Wszystko tak naprawdę przed nami. Akt pierwszy. Wow, robi to wrażenie. Jestem ciekaw, jak to wygląda na YouTubie przez ten, no, w miarę niski bitrate. Naciśnij mapa i dostęp. Dobra, właśnie, zobaczymy sobie tutaj mapę. Wyspa Tsushima. Jak to tu wygląda? Przemierzaj Tsushima, aby odkrywać nowe lokalizacje. To jest opowieść. Kończ opowieść, by zbudować swą legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Wraz z tą sobą będzie rósł też zasób nowych, potężnych technik. Okej, okay, czy na razie mamy, jak widzicie... O, będzie też łucznictwo! O tym to nawet, powiem wam szczerze, nie wiedziałem. Ale fajnie, będzie można też tych rywali eliminować z daleka. Tutaj mamy jakieś zabójstwa po cichu.
jakieś punkty do odkrycia, pewnie jakieś misje poboczne, ewentualnie znajdźki. No mapa tak wygląda na chwilę obecną, nie? Ciężko też określić, jaka to jest wielkość. Tutaj kolejne jakby, zobaczcie. Ja cię kręcę. Jakie to jest wielkie. Tak jakby mapa podzielona jest na dwie części, nie? Na takie jakby dwie części. Tutaj ta górna, a tutaj ta pewnie początkowa, gdzie będziemy się doskonalili, wykonywali jakieś misje pierwsze i tak dalej. Dobra, skoro jesteśmy blisko tej misji, to ja bym sobie ją z chęcią zaznaczył. I teraz jak ją zaznaczyłem, to pewnie wiatr będzie nas prowadził w tamtym kierunku. Tak mi się wydaje. Teraz tak, trzeba ogarnąć. Wiatr wieje tam. Widzicie? O, podejrzeć przed otoczyć. Aj. Trzeba ma wcisnąć ten? Czekajcie. Tak, dobra, widzicie? Jak przelecę sobie po tym padzie dotykowym, znaczy tym touchpadzie, to wiatr wieje mocniej, jak nie widzę, a czasami jestem ślepy w grach, no to mi gra podpowiada, gdzie mam iść, nie? Patrzcie. W tamtym gdzieś kierunku. Nie ma żadnych strzałek, nie ma jakichś linii, tylko jest taka jakby nieco lepsza imersja. I jedyne, co nam się pojawia, to widzicie te informacje, co mamy zrobić, jaką misję wykonać. A to też powinno, moim zdaniem, po czasie znikać. Dobra. Możemy też sobie na tym koniu szybciej nieco jechać, wciskając analog. Kurczę, ten motyw z wiatrem to jest naprawdę coś. To mi się bardzo podoba. Gospoda, oj. Terytorium Mongołów. Tutaj ktoś zginął, dobra. Muszę się rozglądać. 40 metrów, czyli gdzieś tutaj. O, coś tu mamy, czekajcie. Zejdziemy z konia. Co tu się dzieje? マテタヨ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。モーコが堀を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、カネタの入り江の近くに八重があるって聞いた。場所ならわかる。 Dobra, chyba możemy przyspieszyć, co? O, patrzcie, jestem na koniu, nie? I mogę te znajdźki zbierać. Wygodne jest takie zbieranie właśnie z konia, nie trzeba schodzić i tak dalej. O, patrzcie, tu sobie zbieram zapas, tutaj tak samo. Drzewko bambusowe. Kurczę, musiałem tak ją ominąć, bo... Byłem ciekaw, co sobie mogę zabrać, ale nie, nic tutaj nie ma. Jaką mam nagrywarkę? Moi drodzy, cały mój sprzęt, moje komputery, wszystko co posiadam macie w opisie streama. Tak więc sobie możecie tam zerknąć. Jest tam też opisana moja nagrywarka, której używam. Wiatr troszeczkę ustał. Ale przed siebie musimy gnać. Na to wychodzi. Jest tam jakiś dym, zobaczcie. Więc chyba
Wiemy już, w którym kierunku mamy iść. Okej. Ja bym tam się wybrał zdecydowanie. A nie! Tutaj chodzi o ten, tak? Czekajcie. Ja myślałem, że będziemy tam szli, gdzie jest ten ogień. Tam też coś ciekawego musi być na pewno. Ale dobra. Zobaczmy tutaj, tą okolicę. Dobra, tu jeszcze jakaś inna droga.正面の壁に隙間がありゃ、中に忍び込める。そしてもうこうすべて切り伏せる。もし手違いがあれば、捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不問でもあるのかい。この島はかつて賊が貪っていた。しかし武士が乱を鎮め、 正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。 No właśnie, honor naszemu bohaterowi nie pozwala gdzieś tam walczyć po cichu, więc większość misji właśnie będziemy wykonywali gdzieś tam na grubo, nie? Natomiast będą takie pojedyncze misje, gdzie trzeba będzie się ukryć, gdzieś tam zaatakować zaskoczenia. Niemniej jednak przeważać będą te misje właśnie, w których będziemy walczyć normalnie z rywalami. Mi się to osobiście podoba, bo... jakoś nie jestem dobry w skradaniu się, nie? Chociaż The Last of Us 2 w miarę dobrze szło. Dobra. Mamy iść przez ten płot tam. Ale tylko tak patrzę, czy czasami nas tutaj nikt nie obczai. Czy tutaj nikogo nie ma? Nie ma też takiego trybu, nie jak w Wiedźminie, gdzie możemy gdzieś tam nasłuchiwać, patrzeć, podglądać, gdzie kto jest. Nie ma też pewnie żadnego orła jak w Asasynach, więc musimy być czujni. じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。 Wojtek, nie, tam widziałeś w tej misji jednej, zdobędziemy łuk i będziemy mogli z łuku strzelać. No ale to chyba w tej drugiej misji, której nie wybrałem na start. Dobra. Zobaczmy, jak tutaj się eliminuje rywali po cichu. Ale fajnie, nie? Takie płynne przejście z cutscenki w... znaczy z gameplayu w cutscenkę. Rewelacyjnie to wygląda. Kolejne wspomnienie jakieś wraca. Ale te wspomnienia są fajne. Tak samo mi się podobały te wspomnienia w The Last of Us. Asio kega shite imasu. Yaga atarimashita ne. Te oi no kuma wa shinimono urui da. Nukaru de nai zo. Wakarimashita.
A to uzu. Szymon, dzięki za dołączenie do naszej rodzinki wspierających. Siemaneczko. Rozgość się. Jak coś cię ciekawi, jeśli chodzi o tą gierkę, pytaj. Nie masz już slowa na czacie, tak więc... Mam nadzieję, że będziesz aktywny. Ej, tutaj sobie chyba postrzelamy z łuku. Kurczę, tu jest pięknie. Serio, to jest najładniejsze. Ja już teraz mogę powiedzieć to szczerze, że to jest najładniejsza gra na PlayStation 4. Serio. A właśnie, tutaj jeśli chodzi o ślady, też właśnie nie ma czegoś takiego jak Wiedźminie, nie? Że gdzieś tam odpaliśmy jakiś specjalny tryb i gdzieś tam gra nas prowadziła za węchem czy za śladami. Tutaj musimy naprawdę być uważni, musimy obserwować, bo gra nam nie będzie podpowiadała w żaden sposób. Musimy patrzeć, gdzie jest krew, gdzie są ślady i w taki sposób właśnie dotrzeć do... W tym przypadku niedźwiedzia, nie? Też zobaczcie, ta droga jest taka troszeczkę tutaj, ta trawa jest taka pognieciona, więc też nam to sugeruje oczywiście, ale nie no, powiem wam, że jestem zachwycony tym, jak to wygląda wszystko. Wow, naprawdę wow. Przecież teraz nic nie widać, nie? A jest taki klimat. ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。分かってます。とどめは私にさせてください。お前が感情を寄せるのであれば、その時は。クルダジ、ミラジ、ポエンバム。いました。 Jorna, ich te oru jamosiren. Jest. Kono jakizu dewa sinanu hazu. Mite kudasai. Kono kizu no ato wa. Ya dewa arimasen. Shikaku? Yarikawa da na. Hikyou mono! Jito sama no se o nerau to! Sakai! 怒りを抑えろ 人殺しになりたいか? こやつのように 我らは武士だ ですがおじゅうよ 罪人はその命をもって 償わせねば 目をそらすな 怒りや恐れで人を殺めてはならん 誉れを胸に 切れ Oh fuck. Teki o mai ni shite se o mukete wa naranu. Inochi o ubau toki mo aite o misuero. Nasake to kakugo o mote. Sore ga samurai no sugata da. 虚に乗ずるは臆病の印。Słyszycie? To jest to, co wam mówiłem właśnie. Jakby im honor nie pozwala na to, żeby gdzieś tam robić wszystko z ukrycia. I tutaj też gra automatycznie sprawia, że osoby, które lubią skradanki, raczej się nie odnajdą, nie? Mogą być troszkę zawiedzeni, że będzie więcej walki takiej otwartej, normalnej, nie? Gdzieś tam z rywalami, na grubo. Dzień. W stylu samurajskim. Taka o sagazo. Nitskaru wake ni wa ika. Gokan o togi sumashite. Atama no naka made yatou ni naru nda. Skupione słyszenie. Ci panel, aby użyć skupionego słyszenia. Co może poznać w pozycji? Okej. Okay. Ej, jednak jest. Jednak jest taki tryb tutaj. Kurde, to mnie pewien recenzent wprowadził w błąd.
Mówiłem, że nie będziemy zabijali po cichu, nie? A co robię? A właśnie, i też a propos tutaj skradanki i tak dalej, to ponoć nie można ciał przenosić, nie? Że jak kogoś zabijemy, to w każdej grze, gdzie jest gdzieś tam motyw skradanki, możemy te ciała przenosić, żeby rywale ich nie zauważyli. Tutaj tego nie ma, zobaczcie, nie mogę nic zrobić, nie? Pod tym względem. Tak więc... Znaczy, może nie do końca mnie recenzent prowadził w błąd. Bo tu chodziło bardziej o to, że nie ma takiego, wiecie, śledzenia gdzieś tam, zapachu, śladów i tak dalej. To jest taki bardziej tryb skupienia, nie? Ale tutaj akurat... Wszystko, jak widzicie, robimy po cichu. Dobra. Otwórzmy mu. No fuck, nie patrzę na to nawet, widzieliście? Też chyba nikogo nie ma, nie? Czekajcie. Tam jest typ, czy mi się wydaje? Czekajcie, co tu jest? A nie, to jest koń, kurde! Z daleka to wyglądało jak typ w hełmie jakimś. Ale nie, a tutaj jeszcze ktoś jest, czekajcie. Jak to rywal? Dobra. I widzicie, znowu się kamera zawiesiła na moment. To jest to, o czym mówiłem. Wiadomo, to się pewnie nie będzie jakoś często zdarzało. Bardziej gdzieś w jakichś lokacjach, które są mniejsze. O, przeczołgajcie, proszę bardzo, widzicie? Też możemy w taki sposób sobie tutaj uciekać rywalom. Jakieś skrzynie. Takie skrzynie to mi tylko Assassin's Creed przypominają. Zdecydowanie. Ciekaw jestem też, co ja z tych zapasów tutaj będę mógł zrobić później. Tutaj jakiś dziczek. No dobra, nie patrzę na takie rzeczy, bo się zaraz zrobię głodny. Słuchajcie, zobaczymy tutaj kogoś jeszcze mamy. O, są kolejni. Też, kurczę, dla mnie to jest na przykład... Nie wiem, czy do końca mam uznać to za wadę, ale zwróćcie uwagę, że rozwalam typów, no niby po cichu, ale... Chociaż powinni moim zdaniem usłyszeć gdzieś tam i... Nie wiem, odnoszę wrażenie, że ci rywale są tacy głupi strasznie, że nic nie nawet nie nasłuchują na moment, żeby gdzieś tam chociaż sprawdzili, czy coś się dzieje. Nie, że to nas wykrywają, ale żeby sprawdzili, czy gdzieś tutaj jesteśmy w okolicy. Albo wcześniej na tych misjach początkowych, nie? Przychodziliśmy obok typów, typ się patrzy na mnie i w ogóle mnie jakby nie dostrzega, nie? Dosyć dziwne to jest, ale z drugiej strony teraz narzekam, gdzieś tam marudzę, a zakładam, że gdyby było tak jak chociażby w The Last of Us 2, gdzie wystarczyło gdzieś tam lekko na coś nadepnąć i już gdzieś jakiś typ nas zauważył i znaczy może nie zauważył, ale gdzieś się orientował, że jesteśmy w okolicy i nagle cała armia na nas leciała, no to czasami były problemy, tak więc... Są plusy dodatnie i plusy ujemne, nie? Dobra. Teraz tak, ja bym tutaj zobaczył, co w tym momencie tutaj jeszcze jest. Zakładam, że tutaj będę mógł gdzieś sobie do niego wejść. Przeczołgać się. A, proszę bardzo. O kurde! Tu był jeszcze jakiś typ. To ładnie, to ładnie. Dobra.川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。
To zbieranie tych różnych rzeczy troszkę Far Cry'a mi przypomina, powiem wam. Pierwsze moje skojarzenie. オリオが移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。たかがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。柵もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。 友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それからおじ上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人でしまおうてたい。もうこのことならば案ずるな。おじ上が止めてくださる。とどまり故郷のため戦え。 故郷は私と鷹がいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。 Tak, mówiłem to na początku, że właśnie mimika twarzy jest robiona pod bardziej angielski dubbing, ale no nie wiem, no dla mnie osobiście japoński dubbing ma większy klimat, nie? すべてを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いも時期見つかろう。酒井は一所懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。 Ty to się w tyle gier nagrałeś, że możesz mieć różne skojarzenia. Też sami twórcy nie ukrywali, że czerpali inspiracje z różnych gier, nie? Dopracowali pewne mechaniki gdzieś tam według nich do perfekcji. I ponoć to widać, nie? W wielu aspektach, że są jakieś rzeczy, które zostały wyciągnięte z innych gier, ale ulepszone. Między innymi ten wiatr, o którym wam mówiłem. On występował w Zeldzie, tam w jakichś pojedynczych, z tego co pamiętam, misjach. A tutaj jest jakby stałym elementem, nie? I robi klimat moim zdaniem. Dobra, udało ci się zdobyć techniki, wykorzystaj punkty techniki. Wykorzystaj go, aby poznać nowe techniki, które mogą ci pomóc w walce z Mongołami. Okej. Okay. Parowanie, uniki. O, zdecydowanie, to jest... Jeśli... Ja mówiłem, że rzadko w grach wykonuję te uniki, gdzieś tam rzadko się bronię. Zawsze gdzieś tam byłem takim typem wojownika, nie? Wolę przegrać, ale nawalanka totalna, nie? Solówka totalna. Ale jak widzę w grach, że jest coś takiego jak przewrót, nie? Tak zwany fikołek. To wykorzystuję to do granic możliwości, więc jak widzę, że jest, to biorę to od razu. To będzie najlepsza technika do uniku tutaj przed rywalami. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy sprzęt. Możemy też sobie zmieniać, jak widzicie, strój. Też będą jakieś maski. Opaska biała na głowę. Tu jest ta zbroja zniszczona. Stalowe ostrza. Czyli mamy jakby tutaj dwa sloty.
O właśnie, tutaj też będą takim, jednym z motywów będzie znajdowanie takich kapliczek i z tego co wiemy, tych kapliczek nas będą prowadziły lisy. Myślę, że gdzieś zaraz się tego dowiemy, bo zdecydowanie sobie dzisiaj tą gierkę pogramy, sprawdzimy sobie ją, aby móc gdzieś tam jakąś sobie opinię o tej grze wyrobić, nie? Więc tutaj będą jakieś też rzeczy tego typu, jakieś akcesoria do naszej płotki. Burzowy wiatr, okej, okay. Tu mamy dziennik. Czyli to jest ta misja, którą sobie wykonywaliśmy. Tu jest, o widzicie, mapa nam się, o proszę bardzo. Czyli mamy mapę podzieloną nie na dwie części, jak mówiłem wcześniej, bo tak myślałem. Tylko mamy, jak widzicie, mapę podzieloną na dokładnie trzy części. Tak ona wygląda, nie? Okej. Tutaj możemy sobie też tą mapę nieco przybliżyć. Zamek. Tutaj jest misja, którą chciałbym sobie, powiem wam, wykonać teraz, bo tutaj będziemy chyba właśnie, no właśnie, otrzymamy krótki łuk. Tutaj też jest informacja, że nagrodą będzie krótki łuk, więc ja bym sobie to zaznaczył. Nie jest to daleko, przy okazji mam jakieś tutaj znaki zapytania, też bym sobie sprawdził, cóż to takiego jest, może jakieś misje poboczne. One ponoć są bardzo fajne, może nie są tak dobre jak w Wiedźminie, takie wiecie, mocno fabularne, ale ponoć jakby misje poboczne nie wyglądają jak misje poboczne chociażby w Asasynie, tylko są na troszeczkę lepszym poziomie. Dobra, tutaj mamy te techniki, to jest technika samuraja, parowanie, uniki, jakieś tutaj też mityczne, jak widzicie mamy perki, eksploracja, tak to wygląda, tutaj jeszcze postawa. Z tego co wiem, to te postawy jakby... Na każdego rywala trzeba będzie ustawić odpowiednią postawę, aby łatwiej z nim było nam walczyć. I tu mamy postawę kamienną, postawę wodną, wiatru, księżyca. I właśnie to jakoś będziemy potem chyba na krzyżaku pod danego przeciwnika ustawiali. Jak będzie jakiś typ rywala, to trzeba będzie sobie odpowiednio tutaj technikę ustawić. No też jest jakby jakaś taka, powiedzmy, metoda na walkę z rywalami. No i tutaj jeszcze mamy coś takiego. Tutaj są kolekcje, czyli jakieś znajdki, które będziemy zbierali sobie. I mamy tu informacje, co my z tego możemy wytworzyć. Aha, zbieraj zasoby, aby ulepszać sprzęt. W ogóle zobaczcie, jak to bardzo ładnie wygląda, nie? Jeśli chodzi o ten interfejs. Jak to wszystko naprawdę fajnie się prezentuje. Klimatycznie to wygląda. Dobra, moi drodzy, lecimy stąd. Misje przed nami do wykonania. Mamy tą misję wybraną, więc sobie teraz siądziemy na płotkę. Zobaczymy, gdzie nas ten wiatr prowadzi. Dobra. O, proszę bardzo, mamy lisa. Czyli ten znak zapytania to jest lisek. I teraz pytanie, czy on... Kurde, nam przebieg. Czekajcie, lecimy za tym lisem, bo te lisy właśnie nam wskazują drogę do tych kapliczek ponoć. I warto się do tych kapliczek wybierać. A więc to nie jest żaden lisek chytrusek, tylko taki lisek bardziej pomocny, nie? Tylko mam nadzieję, że nas w konia nie robi ten lisek. Ej, lisek! Gdzie ty tam idziesz? Czy jesteś pewny? Co? Czy ja tutaj nie doskoczę? Nie ma szans na to. Tam jest, patrzcie to. Jest kapliczka i jest lisek, ale... Czy ja tu doskoczę? Doskoczę, dobra. Kurde, nie spodziewałem się, tak daleko będę w stanie skoczyć. Widzicie? Patrzcie. I są takie kapliczki z liskami. Możemy tutaj się pomodlić. Odblokowano nowe miejsce na talizman. Proszę bardzo. Odblokowano miejsce na talizman. Teraz możesz założyć dodatkowe talizmany. Czyli takie perki pewnie, nie? To będą. Okej. Okay. Opcje talizmanów. Tutaj na razie nic nie zrobimy. Ale widzicie? Dzięki temu odblokowujemy sobie różne rzeczy. Okej. Okay. Warto było się tu wybrać. Chociaż powiem wam szczerze. Myślałem, że ten lisek nas tutaj będzie chciał jakoś przechytrzyć, ale nie. Dobra, wskoczymy sobie do wody i lecimy dalej. Takie znajdźki są.
To zakaże próbować go zdepnąć. No tak kręcił mi się pod nogami skubany, nie? Ale krzywdy mu nie chciałem zrobić. Dobra, pytanie, jak się wołało, pamiętacie jak się wołało konia? Czekajcie. Nie tak. Nie tak. A to co? Co nam daje takie granie? W Red Dead Redemption już by było po lisie. Co sądzisz o grze? Wiecie co? Na razie mi się bardzo podoba. Ja bardzo liczyłem, że nowy Assassin's Creed, a jestem fanem serii, chociaż dwie ostatnie części, może Origins jeszcze mi się podobał, ale jakby kolejna część po Origins, to niestety była taka kalka, takie kopiuj wklej i troszkę już jakby po Origins kolejna część się mi przejadła i liczyłem bardziej na coś takiego, nie? Jeśli chodzi o nowego Assassina. I w sumie nie dostaniemy, bo znowu Assassin będzie mocno RPGowy. Będzie fajny klimat na pewno w tym Assassinie. Podoba mi się ten klimacik, który nam Ubisoft w najnowszej części Assassina pokaże, ale właśnie liczyłem na coś takiego bardziej fabularnego, na dokładnie to, co jest w tej grze, nie? To, co oczekiwałem po Assassinie, mam tutaj, więc no na chwilę obecną bardzo mi się podoba, naprawdę. Uspokojenie. To granie sprawia, że pogoda się poprawia. Gregory, dzięki za informację, dziękuję bardzo. Ale powiedz mi, jak się tego konia wzywało, bo nie pamiętam. Kurde. Tutaj nie, tryb fotograficzny. Kurde, pamiętacie, moi drodzy? Była informacja, jak się konia woła. I co? Zapomniałem. D-pad w lewo. A, dziękuję. Dziękuję. Kto to mi podpowiedział? Marcin Gruszczyk. Dziękuję bardzo. Bez ciebie bym na piechotę szedł. Serduszka dla Marcina, kurde, bo byśmy na piechotę szli na misję kolejną i by była lipa. A tak sobie lecimy na płotce naszej. A tutaj co jest? Dobra, to jakiś wóz przewrócony. Pamiętam, była taka misja w Wiedźminie, gdzie był wóz przewrócony i trzeba było rozwiązywać zagadkę. Mega to było. Dobra. Pędzimy z tego, co widzę, w dobrym kierunku, ale dosyć daleko ta misja jest. 600 metrów przed nami. Tak więc lecimy, gnamy. Mówicie, że Nora Liska? Oj, coś tu się dzieje. Czyżby kolejny znak zapytania to był jakaś misja poboczna? Czekajcie. Nie widzicie mnie, nie widzicie mnie. Prowokacja, dobra. Super. Te prowokacje są mega. No, mrugnij okiem. Pięknie. Kurde. Ja jestem mistrzem w niemruganiu okiem. Ty, ale... Ty, co i tak na krótko up... Koleś mu w plecy strzelił! Co ten koleś był tak na krótko ubrany? Kurde. Taki wakacyjny strój bardziej. Ja tu się męczę, gorączka jak nie wiem... tej mojej zbroi. A typ w galotach, nie? Jak na plażę. Dobra. Pięknie. A, czyli oni tak jak było wcześniej mówione, zanim strzelą to taki odgłos dają, nie? Dzięki czemu można się szczaić, kiedy będzie oddany strzał, nie? I tu coś mamy ciekawego? Czekajcie, zbierzmy sobie to.
jakieś zapasy mamy. Patrzcie, to takim, jest w takim fajnym stroju, takim mega lightowym, wakacyjnym. Jak będzie można taki sobie strój wykraftować albo kupić, to bierzemy, słuchajcie, bierzemy, nie? Dobra, lecimy dalej. Mógłbym tutaj oczywiście te okolice dokładnie przeglądać, ale też nie chcę przedłużać, nie? Chciałbym sobie gdzieś już na misję lecieć, zdobyć ten łuk, w jakiś inny sposób rywali rozwalać i tak dalej. Więc lecimy. Mówicie, że na wakacjach bo ja mu przeszkodziłem? Możliwe. Możliwe. Jakiś szlafrok troszeczkę. Nie no, to były normalne spodenki fajne, co ty gadasz? Dobra. Gdzieś na dół. I też od razu wam powiem, jazda na koniu jest znacznie przyjemniejsza niż w Red Deadzie. Kurczę, w Red Deadzie takie wszystko było powolne, to naprawdę kiedy się grało już tam 20-30 godzinę, to było takie irytujące. A tutaj sama przyjemność tej jazdy. Teraz tak. Mamy iść gdzieś tam. I teraz pytanie, czy... O, coś tu jest, czekajcie. A, możemy zejść, zobaczcie. Kurde, myślałem już, że będzie jak w Asasynie, moi drodzy. Czyli będziemy, wiecie, nie? Skok wiary wykonywać, ale nie, możemy sobie tutaj zejść. No płotka niestety nie da rady raczej z nami tutaj sobie zejść, ale... Pewnie w jakiś magiczny sposób się przeteleportuje, nie? Do nas. Dobra, wiatr wieje w tamtym kierunku. Pójdziemy może drogą, coś ciekawego może odnajdziemy tutaj. Przy okazji... Oj, czekajcie, coś tu było chyba? Nie. Ale zobaczcie, jak te słońce fajnie tutaj się przedostaje, nie? Przez te krzewy. Widziałem, że tam Kratos pisał, że czasami tekstury zawodzą. Nie wiem, ja nie dostrzegam na razie jakichś problemów. No. Mamy tutaj jakichś ludzi, którzy może coś nam wytworzą. O! Dobra, czekaj, coś tu jest. Bambus, pożyczę sobie. Nie, żebym kradł, ja sobie tylko pożyczyłem po prostu. Widzę, że nie używasz, sobie wezmę, nie? Okej, możemy tutaj sprzedawać różne rzeczy, zobaczcie. Wzięliśmy od niego bambusa. O, fuck, i sprzedamy to teraz. Dobra. Dobra, czyli to jednak nie... Słuchajcie, to nie była ten, to nie była pożyczka. O Boże. Żelazo. Nie wiem, czy jest sens to sprzedawać. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko wygląda. Dobra, na razie tutaj zostawimy to. Ale widzicie, no mamy takich ludzi, którzy coś dla nas tutaj mogą wytworzyć. Tutaj jest stajnie dla koni. Tutaj zobaczmy, co jest. Ty, ja nie mam łuku jeszcze, łuczarko, kochana. Może podarujesz? Ukończ misję, opowieść, aby otrzymać sprzęt. Dobra. Kurde no. Jednak myślałem, że mój urok osobisty na nią podziała, ale chyba nie jesteśmy w jej typie. Gdybym przyszedł w tych spodenkach krótkich od tamtego typa i sobie pożyczył, to może byśmy coś sobie podziałali, tutaj w takiej zbroi, całej we krwi, brudnej, to nic nie zdziałam. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy kogoś jeszcze, pogadajmy sobie.
O, znowu pożyczamy kwiaty. O Boże, to jest takie perfidne, nie? Ano tori o gozonji desu ka? Dono youna tori no koto da? Konjiki no tori desu. Nakigoe o kiku to heiwa datta toki o omoidashimasu. Aa. Hahaue wa sono tori no koto o nani yori mo Tsushima no koto o shitte oru ikimono da to oshatteita. Sono tori de shou ne. Moshi kono youna toki de nakereba, ano tori o otte doko ni izanatte kureru ka shiritai mono desu. Ore ga otte miyou. Onushi wa heiwa ga modoru made wa hikaete oke. So itashimasu ne, Sakai-sama. Czy dałoby radę zwiększyć bitwę do 30 tysięcy? Lord, to nic nie da. W 1440p, w jakim streamuję, i tak jest max 20-25. Żeby była poprawa jakości i możliwość zauważenia wyższego bitrate'u, trzeba by było, niestety, ale przejść na 4K, a opóźnienia z czatem w 4K są przeogromne. Dobra, pogadajmy tutaj. Nie, z tą babeczką nie możemy pogadać. Dobra, pracuj sobie, pracuj, nie będę ci przeszkadzał. Czekajcie. My się musimy udać w tamtym kierunku. Jeszcze sobie obadamy te wszystkie tutaj miejsca. Tutaj jakieś włóczyki. Sakai-sama, ikite irashita no desu ne? Nanto ka na? Doko ka de atta ka? Ie, tada ご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しのものへといざなう力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたら、ここに持ってきてもらえますか？いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。 Czyli wiecie, możemy sobie wszystko wymieniać, nie? Kraftować i tak dalej. Warto to będzie zbierać. Chciałbym ogólnie jakiś, w ogóle zobaczmy, co on tutaj ma. Wow! Patrzcie to! Ale wypasione, tutaj są te... katany. Ej, Tom chce, zdecydowanie. Wiecie, co mi to przypomina, nie? Nie mówcie głośno, bo to historia ze streamów, których nie chciałbym, żeby były zapisane, tych po 23, ale coś mi to przypomina. Barwniki do pancerza. O, patrzcie, jakbym z takim dekoldem przyszedł do tej babeczki, to mam łuk z miejsca, nie? Bez misji wykonywania w ogóle. Ale fajnie właśnie, że możemy zobaczyć, jakie stroje tutaj można by było sobie ewentualnie a nie, jak są zablokowane, to nie zobaczymy, nie mamy poglądu. Mamy za mało kwiatków, niestety, żeby coś takiego zrobić. W ogóle ten nasz chyba jest ładniejszy niż te. Jak pierwsze wrażenia z tej gry? Bardzo pozytywne, bardzo. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że to będzie tak udany tytuł. O Boże, jakie kapelusze tutaj. Naprawdę, jestem zaskoczony tą grą. Pozytywnie. No ale mamy za sobą ile? 2 godzinki niecałe, tak? Więc też ciężko jest, wiecie, ciężko jest... ocenić, nie? Po takim krótkim czasie grę. Chcę zobaczyć, jak wyglądają jakieś misje konkretniejsze na dalszym etapie gry, misje poboczne, jak wyglądają. Tak dalej, nie? W ogóle mówicie, zagraj na flecie. Czekajcie, gdzie ten flet był? Tutaj koń. Gdzie był ten flecik? Czekajcie. A, tutaj. Nie, czekajcie. Aha, dobra, muszę panel dotknąć. No weź. Mówiliście, zagraj na flecie, żeby pogoda się zmieniła. Zobaczymy, czy faktycznie się zmieni. Ej, faktycznie, patrzcie. Wow, mega też motyw dobry, nie? Ja na przykład nie lubię nocy, albo nie lubię, jak tak jest pochmurno, bo to na YouTubie brzydko wygląda potem. A tu sobie zagram na flecie i już mamy mega ładną pogodę. Coś fajnego. Oj. Czekajcie, tam nie będę wam tego pokazywał, bo ten koleżka, którego tam widziałem po lewej stronie, wydaje mi się, że ma jakiś, nie wiem, ogon albo źle umieszczone narządy płciowe. Lepiej nie patrzmy. O, czekajcie, sobie znowu tutaj wezmę jakiegoś kwiatka. Ishikawa-sensei-o-sagashiteoru. Idź za karczmarzem. Coś jak medytacja weźmie. No dokładnie, dokładnie.
Slim czy Pro? Ja gram na PlayStation 4 Pro. Soda. Iksa no zenjitsu ni mura ni irashchattan desu ga. Kamoku na goyousu de. Ma, itsumo no koto desu kedo ne. Dobra. Lecimy za nim. Ano. Sensei no densetsu wa makoto desu ka ne? Densetsu da to. Tatta kaizoku no fune o shizumeta to ka. Makoto da. Mottomo inuita no wa fune dewa nai. Kaizoku no kashira da. Okorasenai you ni kiyo tsuke niya. Ushirometai koto demo? Messou mo gozaimasen. Dewa shinpai ni wa oyoban. Ale pięknie ta peleryna powiewa, nie? Na wietrze, kurczę. Ja zawsze się takimi pierdółkami jaram. Dobra, mamy poszukać, czekajcie. Dobra, pokazuje mi, czekajcie, czat. A, dobra. Znowu musimy tutaj naprowadzić wzrok odpowiednio. A to ich tu co, otadzne się temu? Sensei wa naze Nagaoke no shinanyaku o shirizokaretan desu? Sa a wakaran na. Iya iya. Dojo no tame ni hukori aru shoku wa stechimau nante. Maten pisze, przydałby się w Forzie taki flet, by, by się pozbyć zimy. Ej, to byłby dobry patent, nie? Na pozbycie się zimy. Dobra. Sprawdźmy, w którą stronę wieje. Tamtą, ale... Czekajcie, czy ja nie mam nie mogę wejść tamtędy jakoś? A nie, tu się będziemy chyba wspinali, zobaczcie, tutaj są jakieś, dobra. Ja pamiętam 8 lat temu grałem tam coś podobnego. Chyba wiem nawet o jakąś grę ci chodzi, ale kurczę, tytułu nie pamiętam. Chyba wiem o co ci chodzi, o jaką grę. Ej, mamy też wspinaczkę, nie? Jak w Asasynie, jakby nie patrzeć. Uwaga. Czekajcie. Wow! Kurde, ale ma skillsy już na samym początku gry. Jak się odbija, nie? Patrzcie to, czekajcie. Oj, czekajcie. Dobra. Dobry jest. Tutaj pewnie można zejść, dobra. Nie będziemy schodzili. Podobnie wyglądały misje w Wiedźminie, nie? Takie poboczne. Znajdywanie śladów jakichś i tak dalej. Tu nic nie ma. Czekajcie, sprawdźmy to. Nie, tu jest wejście. I wyjście zarazem. Chyba potrzebuję waszej... A, tutaj coś jest, ale nie mogę tego w ogóle sprawdzić. No i drodzy, co ja ominąłem? Czekajcie, tu są jeszcze jakieś przejścia. Coś tu ominąłem, ale nie widzę co. Musicie mi pomóż. A, tutaj są jeszcze jakieś ślady, ale... Nie mogę tego sprawdzić, nie mogę tego... Weź tą strzałę, a da się? Nie da się. Nie mogę nic zrobić właśnie. O, tutaj coś jest, dobra. Teraz... Ej, wcześniej tędy przechodziłem i chyba tego nie było.
武士にしては質素な伊織。動くな。石川先生。酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。はい、どぶら。プロボカツヤ、スノボプロボカツヤ。クチェ。Z tego co wiem, to też są jakieś umiejętności, które pozwalają rozwalać kilku rywali, nie? W takiej prowokacji, że jak ktoś tutaj, tak jak to mówiłem, mrugnie okiem, to go rozwalamy i potem kolejnego rywala też będzie można takim szybkim strzałem rozwalić. Dzięki czemu będziemy rozwalali większą ilość przeciwników, nie? Przy prowokacji. A to trzeba oczywiście postać odpowiednio rozwinąć wraz z postępem gry, nie? Ale poszło to. Daga Komoda dewa makemashita. Mezamenu tora nara tanuki ni mo otoru. Jak pierwszy raz zobaczyłem grę, to bardzo się bałem, że model walki będzie wyglądał jak w Soulsach. Ja się do takiego czegoś totalnie nie nadaję. Wolę właśnie, kiedy ten tryb walki jest taki w miarę uproszczony, że każdy się tutaj odnajdzie. Mam taką przyjemność z tego rozwalania rywali. Próbowałem jakieś Soulsy, próbowałem też grać w ten Exclusive na PS4. Totalnie mi tam nie szło i więcej było irytacji niż frajdy. A tutaj ten model jest naprawdę walki bardzo przyjemny. Pewnie wraz z progresem też będzie tutaj. Bardziej rozbudowany, nie? Nowe umiejętności, nowi rywale, nowe techniki. Dobra, szukamy dalej. Też kolejna fajna rzecz. Wrogowie nie czekają, aż skończysz bić ich kolegów, atakują grupowo, a łucznicy czasem nawet dają znać, żeby reszta schyliła głowy. To jest piękna sprawa. Wojciech, ty znasz ten? Ja nie wiedziałem, że ty znasz japoński. Skąd ty wiesz, że oni ten? Chyba, że są tłumaczone, a ja tego nie widzę. Ale nie słyszałem, że mają chować głowy. Wręcz właśnie zauważyłem, że bardzo często ktoś obrywa w plecy, nie? Jak gdzieś tam łucznik strzela. Ale kurde, może Wojciech tutaj kończył jakąś szkołę z językiem japońskim i ogarnia więcej niż my. Kumi to awa. Tetsukazuda. Fui o utareta na. Dou natte o?
巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器、たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。いや、ポンスキーアゲント、この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。Japonia też jest bardzo rozwinięta technologicznie, więc może faktycznie gdzieś tam Wojciech w Japonii mieszka, ma jakieś kurde boty ustawione, bo Wojciech jest na każdym streamie dosłownie, nie? Może z jakąś, albo ma jakieś techniki samurajskie, słuchajcie. I przez to ma gdzieś tam jakieś, wiecie, wyczulone zmysły bardziej. I na każdym streamie bywa. I kogo nasareta? Kono yumi wa 数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。Krótki łuk. Okay.Wojciech jest japońskim szpiegiem. Ksywka Jakotaku. Pije bleka samuraja i wszystko wie. Dobra, bierzemy ten łuk. Myślę, że łuk to będzie bardzo fajne narzędzie do walki z rywalami. Już. Cygi wa oku no toro da. Hidari da zo. A, to też nie mogę długo czekać. Nie mogę podejść, mam jedną strzałę tylko. Dobra. Udało się czy nie? A nie, są chyba w nieskończoność. Ej, co jest? Wiem, że jest trajektoria lotu, ale... Wydaje mi się, jakbym trafiał tam. Dobra, teraz. Bugu ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。Ogólnie akcja rozgrywa się w XIII wieku. お弟子殿がいればよいが。Powiem wam, że nie oglądałem na przykład 300, no to tam jak ktoś miał jakiś ogień, jakieś, nie wiem, bomby w postaci Mołotowa, to reszta myślała, że to jakaś magia jest, nie? A to była najnowsza technologia, najnowsze zdobycze technologii, dobra. まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。Dobra, sprawdźmy te różne miejsca. 松明を打ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。A, ale zobaczcie, oni też tutaj trenują łucznictwo. Ale fajne jest to przygotowanie, nie? Przed w ogóle atakiem na jakieś wioski i tak dalej. Wskazówki.
針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。Dobra, trzeba to jakoś sprytnie rozegrać. Tak, jest polski dubbing, jest. Jest polski, angielski, japoński. Dobra, moi drodzy, trzymajcie kciuki, zostawiając łapki w górę pod streamem. Ja sobie pierwsze co zrobię, to chyba te... O, właśnie, szerszenie. Ciekaw jestem, czy one będą w nieskończoność leciały, czy... A, ci już pewnie nie podejdą, ale... Czekajcie, na przykład to byśmy mogli jeszcze przeatakować. No, ale to też jest na... O, tutaj możemy, patrzcie, tu jest. No szybciej! O, pięknie! Proszę bardzo. Chyba łapki w górę były zostawione, co? Dobra. Z góry mam łatwy atak. W ogóle jakoś tak łatwo idzie. Kurde, mam masa łapek w górę się pojawiła pod streamem, bo idzie na maksa łatwo. Tego tutaj może przeatakujemy, żeby było ciekawiej. Aj, troszkę wyżej. O kurde. A nie. Nie to, nie to, kurde. Pogubiłem się. Gdzie jest mój łuk? Gdzie jest mój łuk? Dajcie mi łuk. Dobra. Kurde, ale wyrwałem. Serio, zabił mnie, a ten mi nie pomoże? Nie wierzę w to, nie? Tak ładnie szło i mnie porobili. Jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra, teraz mamy patent już lepszy na nich, już wiemy co i jak. Tego tutaj w ten sposób. Niech giną. Temu hedzika. Kurde, teraz tutaj tego chyba nie użyjemy zbytnio. Aj. Ej, trzeba uważać na nich. Kurde no. Ale mnie triggeruje już. No nie, no już mnie denerwuje typ. Dobra. Okej, okay, niech ginie. Skubaniec. Strzał jest pełno, dobra, mamy zapas. Ja miałem tak jakieś przed momentem dziwne przyzwyczajenia z innych gier do zmiany broni w ekwipunku. A tutaj wystarczy po prostu nacisnąć L2 i już jest, nie? Dobra, leży. Sobie strzały. Czy tych przeciwników... O, tu możemy. Patrzcie, tutaj możemy to przyatakować. Tu też trzeba zrobić wyczucie. O, proszę bardzo. Majczy się, koleżka. Tu są te... O, ci zginą chyba sami. Nie wiem, czy jest sens ich atakować. No. Koleżko, ja bym tam się nie ładował. Na O, fuck. Trzeba uważać na to, moi drodzy. Naprawdę, łatwo można zginąć. Porabiamy wszystkich z łatwością. Jeden strzał w głowę i po nas. Może nie jeden, ale... Trzeba kontrolować ten pasek zdrowia. Patrzcie, tak jak się tutaj skampił. Skubany! Dobra. Leży. Średnio poszło, średnio moim zdaniem.
Ale przynajmniej jest już bezpiecznie, możemy tam sobie zejść, pobuszować. A, czekajcie, żeby mnie w dupsko nie urządlił. Jakiś szerszeń, tutaj nic z tych zwłok chyba nie weźmiemy. Strzała mamy maksymalne, dobra. Wejdźmy tam do środka, zobaczmy to jeszcze tutaj, czy możemy coś wziąć z tych zwłok, ale nie. Dobra. O! Dobra, tu mam jakiegoś konkretnego skubańca. Co? Jak mnie prawie porobili. Ty, ale gruby koleś. Ciekawe, czy mój kompan może zginąć. O, fuck. O, fuck! Jak nadepnął, jak to wybiło. Co on tam zrobił? Czekajcie, czysto? A tam jest jeszcze, ale to było dobre, nie? Typ taki ciężki jest, że nadepnął i prawie oberwałem. Dobra, strzał już nie ma. Kto cię obcinał, koleżko? Kto cię obcinał, powiedz mi? Dobra, tego łucznika trzeba by było porobić, tylko że ja nie mam już strzał, niestety. Gdzie one są? Czy mogę gdzieś jakichś rywali? Chyba nie bardzo. Tutaj wcześniej gdzieś były. O, tutaj coś jest, patrzcie, mamy 4. Dobra, tego łucznika trzeba rozwalić, tam jakiś jeszcze gruby typek jest. Więc trzeba mieć go na uwadze. Dobra, zarobił. Ten też, a ten co? A, czekajcie, może weźmiemy sobie, zaatakujemy to? O ja pinkole, serio? Czy ja muszę być takim noobem i nie trafić w taką oczywistą rzecz? Dobra, strzał, jeszcze raz. Ja sobie tu przeeksperymentuję, bo coś, czy ten typek może być mocarny? Serio? Mówię, poczekaj. Ty, tam patrzcie, mamy kolejnego łucznika, a tu jest jeszcze kolejny. Dobra. Ten już chyba jest na wykończeniu. Dokładnie. Przywódca zabity. Okej, okay. Tam jeszcze jakiś był typek na górze. Slow-mo. Latające topory. Ej, ale najgorsze jest to, że ja mogłem tym toporem niestety zarobić, moi drodzy. Czajcie to, jakby on w to wdepnął. Jakieś tam byłyby, wiecie, jakieś akcje w powietrzu i nagle staje po prostu prosto w czoło? To by była epicka akcja. To by latało po całym internecie, nie? Jako szoty gdzieś tam. O kurde, czekajcie. A jakby tak wejść na górę? Czy oni są na tyle tempi, że nie wejdą za mną na górę? O kurde, dobra, weszli. Włas na dachu. Dobra, panowie, pojedynczo. O fuck! Gdzie on był? No, tam jest. Dobra, czekajcie, zobaczmy tutaj, co jest. Jakiś włas. Czy ja jestem w stanie im się tutaj ukryć gdzieś? Dobra. I co? Mam 3 strzały. Dobra, wiecie co? Idziemy na górę z powrotem jednak. To nie był dobry patent. Czemu oni wszyscy są na mnie? Są tutaj cięci. Czemu ja w to nie trafiam? Powiedzcie mi. Dobra, teraz. O fuck! Kurde. Moje oko. Dostałem kawałkiem. Hole o utsu to. Shibarare. Ya no mato ni sareta ka. Tomoe wa
待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。Dobra, przynajmniej wiemy, że już jest tutaj czysto, nie? Raczej. A na spokojnie wszystko tutaj rozkminiać. Tak, wiecie, taki samurajski badass. Wbijam na grubo, rozwalam wszystkich. Po czym widzę większych od ciebie i spierdziela mnie. I tak się kończy. Wszystko. Dobra, amunicja, strzały. Fajnie, gdyby tych strzał można było mieć więcej, szczególnie, że na razie skillsy słabe są w celowaniu. Dobra. Tutaj już byliśmy wcześniej, ale chyba nie w prawidłowej kolejności. Niestety. Ej, no. Nie zamykaj mi. Makimono. Mouko no kotoba de yumi ni tsuite kakarete iru. Anata no namo koko ni. Washi no oshie o Mouko ni utta to iu koto ka. Czy wyszedł już asasyn? Nie, to nie asasyn. To nie asasyn. Dobra, to chyba jeszcze było wcześniej, wydaje mi się. No, jak to siła tam jest? Słuchajcie, dopóki nie wyjdziemy, to pewnie nas nikt nie przeatakuje, tak mi się wydaje przynajmniej.女を探しておる弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あの無垢。己の腕を敵に売り込み寝返りを打ったか。頼む。言ってよ。 死にたくない。長いは無用。行くぞ。プロバチ。プロバチ、ボズ。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。 先生! お答えください! わしを襲ったのは賊ではない。 巴だ。 なぜ? 武士の本懐を理解しておらぬからだ。 あなたのせいで寝返ったのでは。 己に何がわかる。 本意をお聞かせください。 わしの弓術を 猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの。武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。 そしておじ上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。寿司は随一の女武芸者だ。 No widzicie, wszystko się będzie kręciło wokół przygotowań, nie? Do pokonania tego bossa, którego widzieliśmy w pierwszych scenach, a któremu nie daliśmy rady.
Tam tutaj sporo trzeba będzie misji wykonać, aby być odpowiednio przygotowanym, po pierwsze technicznie samemu, ale też mieć jakichś kompanów pewnie, nie? Dobra, zdobyliśmy jakiś kolejny punkcik, który będziemy mogli tutaj pewnie wykorzystać. Nasza legenda wzrosła. Zwiększono maksymalny poziom zdrowia. O, to mi się podoba. To mi się zdecydowanie podoba. Odblokowano nową broń ducha. O, proszę bardzo. Broń ducha, okej, okay, czyli... w ten sposób, dobra, dobra. Ale sprawdźmy teraz... O, jeszcze tutaj, czekajcie, wejdziemy sobie w broń i amunicja. Zobacz, ulepszenia tutaj nic nie zrobimy. Opcje łuku, krótki łuk, tylko dobra. Ale zobaczmy na mapkę, jak to aktualnie wygląda. Gdzie jakaś kolejna misja do wykonania. Tutaj aż. Dobra, zaznaczymy sobie ją i tam sobie polecimy. Przez całą mapę będzie nam dane pojechać. Chyba, że coś się nam jeszcze odblokuje przy okazji. Nie, 3-4 km. Dobra, czyli jednak będziemy pędzili. To odbicie wuja to będzie raczej sam koniec gry, tak mi się wydaje. No, sam koniec albo jakieś takie, wiecie, 80%, nie? Że jak może się go uratujemy, o ile się to uda w ogóle, to... Potem jeszcze, wiecie, będą jakieś takie... Gdzieś tam misje związane z zemstą i tak dalej. Że będzie można... Coś jeszcze robić. No zobaczymy, zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy zobaczymy. Nie wiem, czy wam się gra podoba. Ciężko mi powiedzieć, czy wam się gra podoba. Zobaczę to po tym, jak zapiszę streama, nie? Na streamie dzisiaj dosyć mało osób, jak na tak dużą premierową grę, więc zakładam, że dużo osób może gdzieś tam albo nie wie o tej grze, albo nie interesuje ich ten klimat. Dlatego też nie chciałem robić serii, wiecie, bo widziałem, pojawiały się pytania, czemu nie robię serii z tej gry, ponieważ nie wiedziałem, czy jakby moja widownia będzie takiej gry lubiła. Ja wiem, że wy zaraz powiecie, wam się podoba, no tak, wy przyszliście na streama, oglądacie, więc wam się podoba, tak, ale możecie być zdecydowanie mniejszością, nie? Reszta może uznać, że jednak, seria z takiej gry to jest coś niefajnego, tak więc zobaczę, jak się to, ten zapis streama obejrzy i... Opcji jest kilka, nie? Albo sobie przejdziemy całą grę na streamach, albo a kontynuacja będzie, nie wiem, w formie odcinków, takiej długości jak The Last of Us, albo po prostu jeden zapis streama zostanie i będzie taki poglądowy, nie? Taki odcinek pojedynczy, który pokazuje gdzieś tam 3 godziny z gry, aby każdy, kto gdzieś tam zastanawia się, czy sobie kupić, jak obejrzy sobie te 3 godzinki, to będzie wiedział, czy ta gra mu się podoba, czy warta jest zakupu i tak dalej, bo myślę, że 3 godziny wiele już o grze nam powiedzą, nie? Kurczę, te 3 kilometry, powiem wam... Tu mamy jakąś misję poboczną. A na myśli co? Ja chyba na nią nie jestem gotowy jeszcze. Do tego będę tutaj sam. Nie, nie, nie. My lecimy sobie na misję tamtą, którą sobie wybrałem wcześniej. Tutaj w każdej chwili będzie można wrócić. A tak w pojedynkę jeszcze się nie czuję zbytnio pewnie. Gdyby nie ty i T-Volt, to nawet bym o tej grze nie wiedział. No kurczę, ona tak też niefortunnie, wiecie, ona dosyć niefortunnie się pojawiła. Nie tak dawno było The Last of Us 2, tak? Do tego... A jeszcze nie każdy pewnie The Last of Us 2 miał okazję ograć. A tu już wchodzi kolejny tytuł i tak jak teraz machina marketingowa ruszyła dosyć mocno w Polsce, bo mówię, gdzieś tam w sklepach są jakieś standy, sporo reklam jest, gdzieś tam nawet dosyć głośna akcja jest z paczkomatami, że jak ktoś na przykład kupił sobie grę i zamówił do paczkomatu, to mógł już odebrać o 24, a raczej będzie mógł dopiero, bo jutro premiera tej gry jest dopiero, a to będzie mógł sobie dokładnie o 24 z paczkomatu odebrać. Na niektórych paczkomatach nawet są
właśnie grafiki z tej gry, więc machina marketingowa mocno ruszyła, ale odnoszę wrażenie, że troszeczkę za późno, że nie było wcześniej jakoś mocno głośno o tej grze. A naprawdę jest to moim zdaniem dosyć mocny tytuł. Z tego co widziałem, tam wpadały ósemki, dziewiątki za ten tytuł, tak więc nie jest to żaden średniak, nie, a jakaś produkcja, no kurczę, udana. Tak więc ja właśnie zakładałem, że też, wiecie, co innego, nie? Co innego jest, jak wychodzi jakieś GTA 6, GTA 5, co innego jak wychodzi The Last of Us 2, bo każdy na to czeka, nie? A to jest gra, która gdzieś tam aż takiego rozgłosu, przynajmniej mówię przedpremierowo, nie miała. I też automatycznie gdzieś tam sprawia, że ludzie dopiero gdzieś tam oglądając jakichś różnych youtuberów poznają, że o, jakaś gra wyszła, co to w ogóle jest, nie? Wchodzą z ciekawości, dopiero oceniają. A jak jest jakaś gra popularniejsza, typu jakieś kody, FIFA, Need for Speedy, no to ludzie już automatycznie czekają na nią od dawna i wiedzą, że na różnych kanałach tych materiałów się można spodziewać. I to też zawsze gdzieś tam wpływa na oglądalność, nie? Im popularniejsza gra, tym gdzieś tam lepiej się ogląda na YouTubach. Zobaczymy, mówię, ja na razie mam takie podejście do tego tytułu lightowe. Dlatego chciałem sobie zrobić streama i mówię, nie jakiegoś streama godzinnego, dwugodzinnego, tylko konkretnie z 3-4 godziny pogramy. O, jakaś prowokacja do wykonania. Aby w chwili, kiedy nie będziemy kontynuowali jej w formie serii. O kurde, ale fajnie, że wam to pokazałem przy okazji, bo chciałem właśnie też zobaczyć, co się stanie. A, zginąłem w ogóle. Chciałem zobaczyć, co się stanie, jak w nieodpowiednim momencie puszczę trójkąt. Czyli widzicie tutaj, łatwo też rywala pokonać, ale też łatwo zginąć. Tak więc widzieliście, co teraz oni są tutaj gdzieś w okolicy. Nie ma ich, już posnikali. A ciekawostka, ale wracając, mówię, chciałem zrobić takiego lightowego streama, żeby pokazać wam tą grę, bo no odcinek bym nagrał taki, nie wiem, półgodzinny, godzinny, to mało co by się tej gry zobaczyli, bo widzicie, ta gra się dopiero rozkręca, więc stwierdziłem, że wolę zrobić streama 3-4 godziny i w chwili, kiedy jakby nie będzie z tej gry serii, a tylko taki pojedynczy zapis ze streama, no to będzie sporo już materiału, każdy kto będzie chciał sobie dowiedzieć się czegoś o tej grze, to będzie właśnie... O, czekajcie! Dobra, dupę można go wam pokazać. Gorzej jak będzie coś innego. Co ja żem zrobił? Kurde! Co tu się wyprawia? Rozmyślaj o... kurde, może o wuju. O wuju może. O panie. Tego to się nie spodziewałem. Wiecie co? Ja sobie nawet taką scenę przygotowałem, w razie W, jak to się będzie działo, to będzie klimatyczna scena. Oj, jednak nie pokazali genitaliów, natomiast, bo przed chwilą widać tyłeczek jak wychodził, ale żadnego siurka, nic nie było widać, więc spoko, raczej nie ma się czego obawiać, ale no. Relaksik był, tak więc wystarczy, lecimy dalej na misję. Tam mamy jakiś rywali chyba, czekajcie, zobaczmy gdzie... Nie, czekajcie, źle. Czasami się jeszcze mylę, jeśli chodzi o tę interakcję. O tak. Wiatr wieje w tamtym kierunku. Czy to są jakieś rywale, czy to są jakieś mniej niebezpieczne jednostki? Czekajcie. No, możemy z nimi pogadać. Szkoda, że only stream, a nie odcinki, bo zawsze nie zawsze znajdzie się czas na streamy. Ale Champion, ten stream jest zapisywany, zobacz, nawet możesz sobie cofnąć. Jeśli przegapiłeś tego streama, to możesz sobie 2 godziny do tyłu cofnąć i możesz sobie oglądać z opóźnieniem, nie? I potem jak ja streama skończę, to jakby stream się nie przerwie, tylko sobie dalej możesz oglądać go z opóźnieniem. Tak więc, słuchajcie, no nawet starałem się zrobić autodaka takiego lekkiego, żeby w chwili, kiedy są dialogi, jak ja nic nie mówię, to żeby
akurat była troszkę głośniej, jak ja mówię, to żeby była ciszej. Tak więc raczej to się niczym nie różni od odcinka, nie? Oprócz takiego niektórzy ludzie mają takie różne podejście do zapisów, że zapis to już nie oglądam, nie? Wolałbym odcinek, mimo że jakościowo to się praktycznie niczym nie różni. Tak więc spokojnie, może sobie zapis streama będzie obejrzeć i nadrobić całą grę, obejrzeć wszystko co chcemy. Ale ładna kobitka chyba będzie. Inari no kami ga mamotte kudasaru. Ore ga umareta hi, hahaue ga hotaru o ou kitsune o mita sou da. Kitsune wa o inari sama no otsukai to iwarete masu kara ne. Mikaketa ra oikakeru no ga kichi de shou. Sou shiyou. Dewa. Spotkaj się. Czyli to będzie jakaś inna misja pewnie później ten do wykonania czy coś, ale dobra, czekajcie, no my skupmy się na tej głównej, nie? Jak już tutaj poleciałem. Chciałem zobaczyć co to w ogóle jest tylko. Ale pójdźmy. Znaczy polećmy przed siebie. Z tego co wiem, to właśnie w tego typu miejsca będą jakieś potem misje poboczne do wykonania, które się będą z wielu etapów też składać niektóre. Dobra. Czy my tutaj jakoś przejedziemy? Zawsze można zejść z konia, zejść tutaj sobie normalnie ze skałki i potem konia zawołać, nie? To było nagrywać live'a i pociąć go na odcinki. Ale wiesz co? To nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. No mógłbym tak zrobić, ale potem te osoby, które oglądały streama, to już na taki odcinek nie wejdą. Wtedy automatycznie jakby oglądalność serii danej spada, a kiedy robię zapis streama, to te osoby, które obejrzały, jakby mają zaliczone to obejrzenie, że to wyświetlenie jest jakby przypisane, nie? Że jak wchodzicie sobie i macie obejrzany odcinek, to YouTube wie, że was to interesuje i każdy, kto tego streama ogląda, o kolejnym streamie na bank dostanie powiadomienie, nie? Tak to dzisiaj działa, tak więc pod tym względem jakbyś... O fuck. Nie, koniku, nie chciałem w ciebie trafić. No, dzbanem jestem, no wybacz mi. Przecież całą grę na streamie, no tak jak mówiłem przed momentem, zrobiłem, a raczej robię cały czas długiego streama i zobaczę jak wam się to podoba, nie? Gra jest na 40 godzin, więc ja też nie chciałem, wiecie, robić serii na powiedzmy, jak gra jest na 40 godzin, czyli więcej niż The Last of Us 2, przynajmniej teoretycznie, no to wychodzi mniej więcej 80 odcinków, powiedzmy, że 60, bo niektóre byłyby dłuższe. Jeśli seria ma małą oglądalność, a ja wypuszczam 60 odcinków, to nie dość, że kanał będzie zalany słabą serią, w sensie słabo oglądalną serią, to też potem na innych odcinkach i streamach zasięgi spadają, nie? Więc stwierdziłem, że odpalę takiego streama i bardziej bym preferował, jeśli już wam się będzie podobało, to przejść sobie na streamach, robić takie streamy 4-5-godzinne i mieć na przykład 4 odcinki albo 5 odcinków i kto będzie chciał sobie obejrzy całość, a kto nie będzie chciał, to nie będzie zawalany 60 odcinkami, nie? Każdego dnia, w sensie no nie każdego dnia, łącznie, ale to by były gdzieś tam z 3 odcinki, pewnie 4 dziennie, tak jak z Last of Us. Nie każdy to też lubi, nie? Tak więc wiecie, że zrobię taki eksperyment. Skąd wiesz, gdzie iść, jak nie ma mapki ani nic? Nie było mnie przez chwilę, więc nie wiem. Wiatr sugeruje nam, patrz. Klikam sobie tutaj i tam, gdzie wieje wiatr, w tamtym kierunku mam iść na misję. Bardzo fajny motyw. Zobaczymy, moi drodzy. Jakby też nie chcę wam też, tak jak wam wiele razy mówiłem, nic nie chcę wam obiecywać. Gramy, fajnie się myślę bawimy, bo gra jest naprawdę fajna. A co by... O fuck, przyszedł donate. Czekajcie, bo w ogóle nawet skustomowałem donaty pod tą grę. Czajcie to, teraz wam pokażę, bo nie zauważyłem, że były wyłączone. Odpalę tego donata jeszcze raz. Suli wysłał jakiegoś donata, czekajcie. Oj, to będzie negatywny donate, ale patrzcie to. Juuu!
Sully, zawiodłeś mnie dzisiaj, liczyłem. Sully wysłał swój obrazek, normalnie ustawiłem inny obrazek z samurajem, tak więc nawet donaty skustomowałem, żeby wszystko było pod grę robione. No, robiłem ci ankietę na Instastories chyba o 10 rano, pytałem was, czy chcecie zobaczyć materiał z tej gry. Ja nie wiedziałem, że w ogóle od dzisiaj mogę ją już pokazywać wam, myślałem, że od jutra. Tak więc to zmieniłem troszeczkę zdanie i też was pytałem. 80% osób głosowało, że robimy streama z tej gry, tak więc robimy z tej. Oj, trzeba by było chyba na flecie zagrać, co? Ale to może jak będziemy bliżej celu. Ja chciałem Forzę, no słuchajcie, no Forza jest bardzo często. Takie gry wychodzą raz na jakiś czas, tak więc czasami. Tak się dzieje, że gdzieś tam zmieniam plany. Zawsze was staram się pytać na Instagramie, informować na bieżąco, żebyście wiedzieli co i jak. Była nawet ankieta. Robimy streama z tej gry czy z Forzy Horizon 4? Bo takie były plany wczesne. A tu koleś z klasy sobie widzę. A bo nie, to jest koleżka jakiś. No zasnął sobie. Oj. Tutaj chyba pojedziemy jakoś górą. Ja też nie wiem, czy ja mam, wiecie, odpowiednie skillsy na dane miejscówki. Wiecie, to wygląda podobnie jak w Asasynie. Pokonaj Mongołów, udaj się na miejsce, zabij wroga, no podobnie, nie? Takie czyszczenie jakby, czyszczenie terytoriów różnych. No dobra, my lecimy na inną zupełnie misję. Więc nie będziemy się na razie na tym skupiać. Łuk ulepsz. Dobra, spokojnie. Jak dojedziemy do celu, to sobie zmienimy pogodę. Sprawdzimy, czy mogę łuk ulepszyć, bo tam widzę, że kilka osób pisało, że za pomocą bambusa mogę go ulepszyć. Teraz sprawdzimy. Spokojnie. A jako, że to nie jest odcinek, tylko stream, to możecie mi różne rzeczy podpowiadać, doradzać. Oczekiwać, żebym coś posprawdzał. O, tam jakiś niedźwiedź chyba. Dobra, czekajcie. Bo my tu jesteśmy już w okolicy. Niby gdzieś tutaj. Właśnie nie wiem. Nie, to też jest kolejne terytorium, do którego ja raczej bym teraz nie wbijał. Jest tak wielki obszar, że szczerze powiedziawszy, nie wiem czy dam radę w pojedynkę. Ten donate jest przepiękny, no dzisiaj wszystko skustomizowałem, nie? Pod ten, ja mówiłem, że technicznie dzisiejszy stream jest chyba jednym z najlepszych. Nie mieliśmy jeszcze na streamach autodaka między innymi. Nie było gdzieś tam ekranów przerywnikowych, w sensie cenzury odpowiednio customizowanej. Nie było donate'ów skustomizowanych specjalnie pod grę. Pierwszy raz takie rzeczy. A, pogoda nawet ładna jest, nie trzeba nic tutaj poprawiać. A chyba w tej chatce będzie nasza koleżanka, co nie? Chyba tak. O fuck, nie! Ale mało brakowało. Dobra, czekajcie. Jak było granie na tym flecie? Tutaj, w ten sposób. Zagrajmy sobie. Czy mam wersję cyfrową, czy pudełkową? Cyfrową mam. 30 giga ta gra ważyła, jakoś tak. Szybko się w ogóle pobrała. Dobra, zmieniła nam się pogoda. Bardzo ładnie tu jest, tak pomarańczowo, ale czekajcie, jak teraz. Mnie ciekawi jedna rzecz, czy mogę wejść do menu. O, dobra, tutaj. Powiedzcie mi, gdzie ten sprzęt się ulepszał. Gdzie wy to widzieliście? A, tutaj, zobacz. Ulepszenia chyba. Aby ulepszać odwiedź łuczniarza. Ej, ale nie mogę tego zrobić, nie? W trybie takim szybkim. Ej, czy wy mnie wprowadziliście w błąd, czy ja jestem ślepy?
Nie da się chyba tego ulepszyć bez tego, tego. No, trzeba będzie wrócić do siedziby naszej, nie? I dopiero później coś podziałać. Dobra, idziemy do naszej koleżanki. あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよ。例のお侍。酒井仁と申す。これはこれは。失礼しました。あっしは賢治。信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師。高を阿佐浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく。何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせってもううるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。なあ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。モコだ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。Dobra, właśnie na ten wóz. Ale nie pijcie nic. Dobra, wchodzimy od tyłu. Kamajcie. Nie osirabiraren kamo. Hanashi ga jigau dewa nai ka. Yoshi ga hen da. Itsumo wa mon no tokoro ni iru tte nani. Nic nie podejrzewam. Oj. Chciałem powiedzieć, że nic nie podejrzewają, ale... Dobra. No, sporo ich tu było. Czy to się uda? Czy zaraz nas wykryją? I będzie ostra akcja. Bonko, podsadzić. Ten już tutaj ćwiczy, jakby coś przewidział. Masaka, umaga iku nante. Te obozy konkretne są, nie? やってみましょう。無理はするな。酒井様もご分を。
No, jak oni będą pijani, ciekawe z tym, jak tam walczyli. Czy będzie to zauważalne? No, czyli ta misja na nas wymusza, nie? Żebyśmy zrobili to po cichu. Kurde, dziwię się, że oni nas na tym dachu nie widzą, nie? Jakie dosyć dziwne to jest strasznie. Kurde, no widzę go przecież, no... Serio! Dobra, jeszcze raz. Czy będzie zapis? Tak, będzie zapis. Zresztą możecie sobie przewinąć teraz nawet od początku streama obejrzeć. Czekajcie, że muszę go mieć cały czas na widoku, to nie jest tak, że zna... Aj, dobra. Czyli teraz tak, unikaj wszczynania alarmu. Nie, tutaj nie zrobimy nic. Jakby to ogarnąć, czekajcie. On tak szybko się oddala, że... Dobra. Gdzieś tędy, nie? O, fuck. Prawie mnie wykryli. Nie wiem, czy tutaj nie wejdziemy na górę i po dachu. Tym bardziej, że on stanął teraz, nie? O, proszę bardzo, i mamy nawet... możliwość przejścia. Ale że oni nie widzą mnie, no jak ja bym stał na dole i coś by mi latało po dachu, to bym na to zwrócił uwagę. Wiadomo, to jest granie, tylko ale... Teraz pytanie, czy ja tutaj... O, fuck, ale lipa. Czy ja przeskoczę na ten dach? Chyba nie przeskoczę, chyba że tędy. A, przeskoczę, masakra! Ale on jest skoczny. To mnie zaskoczył teraz pozytywnie. I nie mówię, że ten dach też przez... tutaj też przeskoczę, tak? Dobra. Teraz jakoś tędy chyba, co? To ja już sobie tutaj wezmę rozpęd. Imponuje mi ta gra, no mi też się podoba, naprawdę. Mam tylko nadzieję, że takie misje poboczne jak będą, to że nie będą powtarzalne i że na przykład też nie będzie takiego, wiecie, ogromnej ilości czyszczenia tych wszystkich różnych obozów, jak było w Asasynach, bo to naprawdę się nudne robiło po kilkunastu godzinach już, nie? Te obozy czyści, wszystkie tak samo wyglądały, wszystkich chodziło to samo. O panie. To powiem wam, teraz mnie zaskoczycie. Jak ja mam teraz ten? Jak ja mam tam przejść? Czekajcie, może tędy jakoś? Tylko żeby mi zaraz nie odliczało, nie? Że go nie widzę. Dobra. Gdzie on jest? Ej, ja go nie widzę. Nie żartujcie sobie ze mnie, gdzie on poszedł?
Znajdź przejście przez rynek. Tędy chyba, nie? Jakoś. Słuchajcie, tego mogę zabić. A i znowu jakieś wspomnienie. A, widzicie? To jest to, co mówiłem. Oni tutaj będą za każdym razem nam podkreślać. Tylko tchórze tak robią. Kurde, ja nie wiem, gdzie w ogóle mam teraz iść, szczerze powiedziawszy. Wiatr mi drogi nie podpowiada, niestety. Tego bym też tu wyeliminował po cichu. Muszę to zrobić, bo przeszkodzi mi po prostu koleżka. Temu możemy... A nie, teraz nie ma tego, nie? Tej informacji, żeby tego nie robić. Ale widzicie, gra chce, abyśmy gdzieś tam... No, zepsułem już. Już zepsułem coś, czuję. Miałem nie wstrzymać alarmu. Chociaż, czekajcie. O, wszczęto alarm. Kurde, nie wiem, gdzie mam ten. Nie wiem, gdzie mam iść dokładnie. Tego tepa zgubiłem w ogóle z widoku. Zgubiłem go z widoku i nie wiem, gdzie teraz mam iść. A, dobra. Wróciliśmy do niego. Dobra. Oby nas nie wykryli. Znowu nas wy... Ale lipa, dobra. Tak już tutaj ta misja musi być... Co? No, cel cię zauważył, dobra. Szkoda też, że w Assassinie tak nie ma, nie? Że musimy tę misję wykonać w takim stylu, jak nam gra każe i inaczej się nie da, nie? Czekajcie, zobaczymy teraz nas tutaj z respiłu w innym zupełnie miejscu. Ja bym gdzieś na dach musiał wejść bardziej. Ale też widzicie, jak gra widzi, że już drugi raz mi nie wyszło, to gdzieś w innym miejscu w ogóle mnie respi, nie? Tracisz cel z oczu, no tego też nie lubię strasznie, czekajcie. Przejść tędy jednak. Tam był jakiś typ na bank, który mnie zauważy pewnie, chociaż nie, dobra. Dobra, udało się. Jakbyśmy już tak blisko, to powinien nam dać go zabić w tej szopie. この人は社会人守ってくれるよ。だが信用してくれ。力を借りたい。 この近くに門か。ではそこから出るぞ。 Gdybym go nie zgubił tutaj ze wzroku, to może by się tam udało gdzieś przemknąć. O, fuck. Ja w ogóle też tą naszą koleżankę zgubiłem, nie? Swoją drogą. Ona pewnie tam nam sugerowała drogę, ale się zagapiłem i... Zbłądziłem. Dobra. Spadamy stąd. Co się stało, że dzisiaj body jest cały czas? No, od wczoraj jest. Wczoraj się jakoś ogarnął, body działa, nie? Wczoraj sobie graliśmy w F1 i tak od połowy streama zaczął działać. O kurde. Mogliśmy zrobić prowokacje, ale też można ich uniknąć, jak widzicie. Też trzeba się posprawdzać, czy da się ich unikać, bo tam było sporo rywali, nie? Tutaj widzę, że jakiś kolejny jest, ale jakbyśmy sobie plażą szli? O kurde!
O kurde, dobra, bierzemy prowokację. Bierzemy prowokację, za dużo ich. Nie uciekniemy. Dobra. Jest nasz. Oni nam będą też pomagać, co? Mam taką nadzieję. O, patrzcie to. R1, aby rzucić... Dobra, czekajcie. Nie zepsuć tego. No, trafiaj w niego, bo jest ogłuszony. Dobra. Troszkę to zepsułem. O kurde! Co to były za czary rzucone we mnie? Dobra. Ten jaki ma topór, nie? O, tu jakiś też koleżka jest? Dobra. O kurde. Kurde, za daleko jestem od niego. O kurde, nie tak. No nie, co ty robisz? Co ty robisz? No weź się ogarnij, typie, no kurde. Serio, i teraz będę uciekał. Weź go porób, bo ledwo żyje, nie? Kurde, nie ten klawisz wcisnąłem i... prawie zginąłem. Cały pad mi wibruje, już nie mogę go utrzymać nawet w rękach. Dobra, gdzie my mamy iść? Gdzieś tam. Dobra, zdrowie jak widzicie nam automatycznie tutaj do pewnego poziomu wzrasta, tak więc jeszcze nie jestem na przegranej pozycji. Mamy spotkać się na rozdrożu, nie? Ale gdzie to dokładnie jest, tego nie wiem. Tutaj jest dwóch typów. Coś wydaje mi się, że możemy ich ominąć. Ale ich tu jest, nie? Zobaczcie. Ale możemy, wiecie... Tu bardziej możemy się skradać, tu nie ma problemu, żeby się skradać, tu bardziej chodzi o to, że raczej nie mamy zabijać rywali, nie? Gdzieś tam, nie patrząc im w twarz, tak powiem, o. Raczej tutaj skradanie się, takie wiecie, przemykanie, to jest wszystko okej, tylko problem większy jest właśnie, że mamy patrzeć wrogowi w twarz, kiedy go zabijamy. I to jest gdzieś negowane, nie? Źle wam gdzieś to chyba na początku wytłumaczyłem. Sam zresztą nie wiedziałem do końca, jak to działa, ale... Są takie miejsca, gdzie można gdzieś tam się zakryć. W tych trawach długich. O, tutaj mamy. Szkoda też, że nie było informacji właśnie, jak daleko do tego celu jest, bo w sumie nawet nie wiedziałem, gdzie mam iść. Tutaj by się nawet tej walki chyba całkowicie udało uniknąć. Tak mi się wydaje, gdybym gdzieś tam poszedł, przeczekał pewne grupy i tak dalej. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Dobra, wsiadamy. Też ciekawy jestem właśnie, jak wyglądają takie podróże. Bo te podróże w Red Deadzie były dosyć nużące, nie? Jakby przez pół mapy. A tutaj nas automatycznie gdzieś jakby respi w innym miejscu niż te, które ostatnio było. Chyba to skraca nam troszeczkę podróże, wydaje mi się. もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん。ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ。少し休め。すぐに立つぞ。
Tutaj widzę, że jakiś widz nie zorientował się, że ogląda streama z opóźnieniem. Takaga budzi de ansin shita. Yowatte oru ga komatsu made tadoritsukesou ka? Meshikutte neriya genki ni naru. Azamoura ni wa mada horyo ga nokotte oru na. Tasuke ni modoru tsumori. Mura kara mouko o issou seneba. Sou da ne. Onushi ra wa komatsu e, ore wa ato kara mukau. Jin. Arigato. Kolejna misja za nami. Zwróćcie uwagę, czy oglądacie streama na żywo. Na pasku zobaczcie, czy macie napisane live, ponieważ jak jest możliwość cofania streama i macie słabszy na przykład internet, to wtedy YouTube wam go puszcza tam z minutowym, 5-minutowym, 10-minutowym opóźnieniem, nie? No i proszę bardzo, piękne widoczki przed nami. Goła klata i teraz zobaczmy, jak wygląda dalszy postęp tutaj w tej grze. Kolejna misja, oj, nawet mamy kilka kolejnych misji, zobaczcie, mamy kilka kolejnych misji. A, dobra, ja się dziwię, czemu ja mam pół ekranu. Ja mam monitor po prostu zasłonięty drugim. W obejście sobie przeczytam. Członkowie słynnych kopelszy, to... Dobra, tutaj sobie ubranie można odblokować. Tutaj... Kolejna misja. Teraz mamy tych misji naprawdę sporo, jak widzicie. I tutaj warto też byłoby się... A da się na przykład... O, jest! Szybka podróż. To robimy, moi drodzy, szybką podróż, bo ja bym sobie ten łuk chciał ulepszyć i wykonać tą misję, która była obok tej łuczniczki. Dobra. Ale tu jest przepięknie. Nie, no ja naprawdę nie przestanę się zachwycać, nie? Tym, co tutaj widzę. To teraz powiedzcie mi... Aj, czekajcie, czekajcie... Nie tak... Mam jakieś takie przyzwyczajenia, nie? Do innych gier, gdzie troszeczkę inaczej jakby funkcjonuje... mechanika. Na przykład jak się wciska panel, to się coś innego dzieje. Jak wciskacie... Wiecie, jak wchodzicie na konia, wciskacie R2. W każdej grze wciskacie trójkąt praktycznie, nie? Jak w GTA do auta wchodzicie... On tak tutaj... Księg się zaciska. Gdzie jest ta babeczka? Powiedzcie mi, które może mi ten łuk ulepszyć. Gdzie ona jest? Czyżby tam gdzieś? Zbrojmistrz? Nie, my potrzebujemy tej babeczki takiej od łuku. Jednak jest teleport. No fajnie, że są teleporty, podoba mi. Ale te pewnie teleporty są tylko do takich miejsc, wiecie, nie? Naszych. Płatnerka to nie. Moi drodzy, jak widzicie tą babeczkę od łuku, to mi dajcie znać, bo ja jestem troszeczkę chyba ślepy i nie widzę jej. Dobra, widzę, chyba tam jest. Przy tym namiocie. A hej, jutro kupuję grę, jak się gra? Gra się bardzo fajnie, wiesz, naprawdę. Myślę, że... No teraz wakacje, nic ciekawego nie wychodzi, dopiero Mafia wyjdzie na pod koniec sierpnia, więc będzie fajnie sobie pograć, nie? W lipcu, w sierpniu, w tą gierkę właśnie. I wypełnić tą pustkę, jeśli chodzi o inne gry, których nie będzie. Dobra, krótki łuk i teraz widzicie, możemy sobie kupić ulepszenie. Tu już zasobów więcej nie mamy, więc tutaj nic więcej nie zrobimy. Tutaj widzę, że jakaś babeczka jest jakimś prezencikiem. Co to jest? Co to jest? A nie, to jest jakiś koleś. Nagaoけの下男のゴンジローと言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。 だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。
Okej. Okay. A i znowu, widzicie, znowu wciskam panel dotykowy zamiast opcje. Mimo, że gra mi to sugeruje. Dobra, weźmiemy sobie, znaczymy to. Zbroja samurajskiego klanu. O, to mi się podoba. Chciałbym taką zbroję. Więc też nie mamy daleko. Tutaj jeszcze bym, wiecie co, zanim pójdziemy na tą misję, sobie ją tylko oznaczyłem wstępnie, ale ja bym chciał jeszcze tutaj do tego zbrojmistrza pójść, bo oni też tam jakieś informacje nam przekażą, więc warto by było z nimi sobie pogadać. Nie pamiętam, gdzie oni byli dokładnie, ale czekajcie, tutaj jest jeden. Może akurat coś będzie można wytworzyć. すばらしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ、酒井様。素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。 Zobaczmy, czy coś możemy ulepszyć, nie? 十分な素材をお持ちください。 Czyli jak widzicie, bardzo ważne jest to, żeby te rzeczy zbierać, które gdzieś tam po drodze się pojawiają, no bo to są ulepszenia, nie? Dzięki temu będzie łatwiej nam tutaj te misje potem wykonywać. Też customować pod siebie, nie? Wizualnie różne rzeczy. Fajnie, fajnie. Tutaj jeszcze był jakiś koleżka chyba, który wykonywał jakieś stroje. Tam jakaś studnia. Tutaj jest chyba, co? A nie, to jest babeczka tym razem. Czemu ja mylę ich wszystkich? Donna yoroi mo naoshimasu. Hachiman-sama mo urayamu shiagari desu yo. Ikusa de koreta yoroi ga aru. Oya, kore wa kanari itandemasu ne. Itami no sukunai yoroi o omochi kudasareba, udemai o omise shimasu. Ubranie wędrowca też, jak widzicie, mamy wszystkiego za mało zdecydowanie. Dobra, w takim razie, moi drodzy, zróbmy sobie tutaj powiew wiatru, żeby wiedzieć, w którą stronę iść. I sobie wykonamy jeszcze co najmniej tą jedną misję, która jest przed nami, żeby ten nowy strój odblokować. Mamy już 3 godziny 6 minut streama i powiem wam, że tak się w tą grę wkręciłem, że totalnie nie czuję. Szczerze czuję, jakbym pograł w tą grę z godzinkę. Tak czas szybko upływa i to jest też fajne, mamy teraz czas, żeby tam dojść, więc wam powiem, to jest fajne, nie, że zobaczcie, ja sobie gram 3 godziny w grę, wy macie 3 godziny gameplayu, a gdybym miał robić to w formie odcinków, to pewnie nagrałbym 2-3 odcinki dla was i jeszcze pewnie dzisiaj bym trzeci teraz w tym momencie montował, nie, i byście pewnie mieli koło 12 w nocy trzeci odcinek zmontowany. To jest właśnie zaleta streamów, nie, że jakby mogę się skupić wyłącznie na graniu, na samym gameplayu, a nie na montowaniu wszystkiego i tak dalej, nie? Dzięki czemu możemy sobie gierki szybciej przejść. Też na przykład często jak są jakieś gry, gdzie trzeba jakąś drogę pokonać, to pomijam. A tak jako, że jest możliwość pogadania sobie z wami, no to nie ma sensu też pomijać tych, no nie ma nawet fizycznie możliwości, żeby pominąć te drogi, tak? Ale mogę sobie właśnie ten czas wypełnić na jakieś pogadanki z wami, poczytać sobie czat, gdzieś tam możecie też doradzić mi, jakiego konia na przykład wybrać i to jest fajne, nie? Że w życiu nie byłbym w stanie wam zaserwować ponad 3 godziny gameplayu w formie odcinków przed premierą gry, nie? W jeden dzień. Nie byłoby to fizycznie możliwe. Tak więc to też jest... Aj, gdzieś się zgubiłem. To też jest bez dwóch zdań dosyć pozytywne. Pozytyw streamów, nie? Że skupiasz się wyłącznie gdzieś tam na grze. I na dobrą sprawę, mimo że gra ma 40 godzin, jest fizycznie możliwość, żeby przejść ją w weekend na przykład, nie? Na streamach. Zrobić jakieś dłuższe. Czekajcie, chyba tędy muszę jakoś wleźć. Tak mi się wydaje. Niby 320 metrów, ale nie wiem, tak mi się wydaje, patrząc na ten wiatr, że trzeba chyba tędy jakoś iść. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Żeby nie było tak, że wlezę na górę i się okaże, że tam nic nie ma. Nie, to nie jest tutaj, ale... A nie, tu nie będzie, moi drodzy. Wiem, fajnie by było, gdyby nasz bohater wypoczął, ale zaraz no galoty ściągnie i mnie YouTube ściągnie, nie? Z YouTube'a. On ściągnie galoty, a YouTube mnie. Czekajcie, za czym trzeba się stąd zejść? Bez złamania nogi.
aż przypomina mi się akcja w Wiedźminie, jak zjeżdżałem na kolanach z tego, z góry jakiejś śnież... O, fuck. Uważaj, nie połam się. Co wolisz, japoński Assassin's Creed czy japoński GTA Sleeping Dogs? Wiesz co, i ta mi się gra podoba, i tamta. Ja lubię takie klimaty bardzo. Tak więc zarówno Sleeping Dogs moim zdaniem był sztosem totalnym. Miło tą grę wspominam, tak samo i ta mi się bardzo podoba. Naprawdę fajna jest ta gierka. Taka... Taka chilloutowa strasznie, nie? Zakładam, że potem będzie ciężej z tymi przeciwnikami, gdzieś tam będą te pojedynki, wiecie, jeden na jeden, gdzie trzeba będzie te skillsy naprawdę mieć spore, ale... No na chwilę obecną taki naprawdę czuję. Może to też zasługa tego, że właśnie jest to stream, nie? A nie odcinki. Sobie siedzę na chillgu, gram, bez jakiegoś spinania się, bez takiej świadomości, że a, muszę nagrać odcinek 30-minutowy, bo jak zrobię 35 albo 40, to już dzisiaj nie uda mi się wrzucić. Nie ma takiej kalkulacji też, nie? Tylko sobie po prostu gram, siedzę, gram i tak długo sobie mogę grać, aż będę miał dosyć, nie? Na dziś. Ewentualnie wy. Ja będę wiedział, że wychodzicie, to będę kończył. Masako-dono! Adachi-ke no Go-ichizoku! Dareka orimasenu ka? Nanimono ka ga oshiitta ka? Hannin o tsukitomeneba. Naginata. Adachi-ke no onna no mono da na. Kazoku o mamoro to shita no ka? Dobra, obadajmy to. Sporo śladów. Mado kara kodomo o nigasou to shita you da. O, fuck! Co ty, myślałeś, że... Kurde, nic nie widzę kompletnie. Czekajcie, trzeba stąd wyjść. Ja pinkole. Oni myśleli, że mnie zaskoczą, a to ja zaskoczyłem ich. Nie podoba mi się, że tylko ciągle używam jednego ataku. Kurde, no gdzie do tej hawiry tu wchodzisz? Wyjdź stąd, proszę cię, wyjdź stąd. O fuck, gdzie? Nie, ale się wpierdzieliłem teraz, no nie wierzę w to. Kamera tak głupieje w takich miejscach, że to jest masakra jakaś. No dobra, mamy jednego tylko, dobra. Skróć męki. I co, ten nie wejdzie już? Czyli oni mają tak, oni mają typów od myślenia, od walki i nie wiem, ewentualnie nawigacji, bo ten typ wydaje się zdecydowanie bez tej dwójki sobie nie poradzi z otworzeniem drzwi. Czekajcie, weźmy tą skórę. Dobra, i teraz z tego typa zaatakujemy. O kurde! Co?! Jak to jest możliwe? No nie wierzę w to! Jak mnie ten typ porobił? A, to było bezsensowne! Ty, no wchodzę, z typ na strzała mnie zdjął! Chodźcie tutaj, skubańc, ale was teraz wykastruję, nie? Ale jesteście pokonani! Nie drzaźnijcie mnie, naprawdę, nie drzaźnijcie mnie. Bo się skończy zaraz. W jajka, pięknie, oberwał. Mówiłem. Pięknie się złożył. Mówiłem, będziecie wykastrowani. Ja słów na wiatr nie rzucam. Dobra, chodź tutaj. No chodź, chodź. I po co wam to było? Mouko dewa nai ga, yatou demo nai. Shoutai o shiraberu ka? Ale mnie striggerowali, no. Ikinobita mono wa uma de nigeta no yamuna. Uma ya o shirabe yo.
Co, ta skóra tutaj jest gdzieś? Jeszcze czekajcie, sprawdzimy, czy ta skóra tutaj jest, bo nie wiem. Nie, tą skórę wziąłem. Teraz mamy przykład stajnie, ale weźmy te zapasy, które tutaj są, bo... No widzicie, one są potrzebne, nie? Do ulepszania. Więc jak coś widzę, to biorę. Znaczy, pożyczam sobie tylko. Ale widzicie, nie? Czasami chwila nieuwagi, naprawdę. Myślicie, że typ jest już, wiecie, zdjęty praktycznie? Jeden gdzieś tam, jedno uderzenie w niego i koniec, a typ was po prostu porabia totalnie, nie? Dwa jakieś ataki i nie ma was. Dwie takie akcje mieliśmy dzisiaj przez te 3 godziny. Gdzie mnie typ porobił, mimo że... no byłem pewien, że to wygram, nie? Pożyczam, ale nie oddaję, no. Dobra, lecimy za śladami. Nie wiem, czy to będzie gdzieś w pobliżu. Czy mam lepiej konia wezwać? Oj, czekajcie, bo tutaj... Nie, są ślady dalej, dobra. Ale fajnie, że mi się to podoba, że tak nie ma takich podpowiedzi, nie? Że widzimy ślady i... Trzeba za nimi iść. A nie gdzieś jakieś, wiecie, znaczniki, markery, że... Mamy podpowiedź. マサコ殿、私です。お主は堺県駒田の生き残りはおらぬと聞いていたが。 夫は? ブメに恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう 終わりだ。 対馬の者が手にかけおった。 裏切り。 己を守る侍をなぜ？ それはこれから突き止める。 助太刀致す。 いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。 対馬の武家は相見たがい。 私も 残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。 No czekajcie, sobie tylko chcę sprawdzić, a nie, dobra, myślałem, że nas gdzieś, wiecie, teleportowało, żeby podróż była krótsza, ale nie. Jesteśmy cały czas przy tych koniach. A, czyli przy jednym koniu, nie? Tak, przy jednym koniu, dobra. Ojakata に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと駒田へ出立した夜のこと。 近くどもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら駒田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。
私に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。死角が生きておる。死角に見覚えは。ない。よその百姓だろ。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。A, czyli to pewnie będzie ten strój, nie? Który mamy obiecany za wykonanie tej misji. Dobra, to lecimy. Sakai-sama, otaczcza no jode. お島に長居するんだろうな。そうか。鎧はお体に合ってます。No witam ponownie, śliczną panią. Masako 殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。Kurczę, w końcu będziemy wyglądać jak jakiś samuraj porządny, nie? よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。pokaż się. Ach, wiecie co? Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Chociaż chyba jest lepszy niż ten co mieliśmy, nie? Takaś koszula jest. Nie no, nie najgorzej, nie najgorzej, ale spodziewałem się, że będzie coś lepszego. Coś, wiecie, pokroju tego, co tutaj obok niej leży. Ale dobra, mamy z kogoś tutaj poszukać, nie? Jeszcze. Niestety w tym przypadku wiatr nam raczej nie pomoże. Macie jakieś sugestie? No ja chyba jestem ślepy. Wygląda jak kucharski fartuch. Kucharz. Ej, no co wy gadacie? Co wy gadacie? Moi drodzy, potrzebuję waszej pomocy, bo jestem ślepy. Sakai-sama, gobudzide. A, ty będziesz mi jakieś garki chciał pewnie wciskać. Nie mam czasu na takie rzeczy. No i co? W tym przypadku za bardzo nam ten wiatr nie pomaga.
Ty no albo jestem ślepy. Nie, może tam na górę muszę wejść, co? Spodziewałeś się pancerzu czołgu? Nie no, spodziewałem się, że będzie taka zbroja bardziej, nie? Taka czarno-czerwona. Jak w tym, jak... O... Tutaj mamy informa... Tam gdzieś. Jak tam, wiecie, było tam obok niej, nie? Taka zbroja czarno-czerwona leżała. Myślałem, że coś takiego dostanę. A tu niestety... Nie do końca. Ej, jak, gdzie ja tu mam iść? No nie żartujcie sobie ze mnie, nic nie widzę. Żadnego znacznika. Trzeba, nie każą mi się tam wspinać, nie? Czemu ostatni ekskluzyw? No bo nowa generacja wychodzi, nie? Wychodzi PlayStation 5, tak więc... ekskluzywy teraz będą wychodziły albo i na PS5 i na PS4, albo tylko na PS5, nie? Po całym dniu pracy aż miło usiąść. No, jak dopiero wbiłeś, to będziesz miał co nadrabiać. 3 godziny 26 minut. I kurde, nie mogę znaleźć... Nie lubię takich sytuacji, bardzo nie lubię takich sytuacji. Tutaj coś mamy, czekajcie. サカイ様、我が家を追い出された網子の果てに猛虎に住みつかれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ、焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。Dobra, to nie tutaj, zdecydowanie. Ej, no przecież ja byłem już wszędzie tutaj praktycznie. Nie lubię takich sytuacji. No możemy z tym jeszcze pogadać. A tam uczniarka jest, dobra, to nie. No nie mówcie, że z tym, co mi kiwał wcześniej, a ja go pominąłem. この寺が民の助けになればと広めておこう。寺まで赴けないものは有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を這いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。 Dobra, to nie był on, jak widzicie, ale zdecydowanie. On tam mi mówi, chłopie, nie teraz, nie teraz, nie? A to był ten, który nam tutaj, który jest tak zwanym drogowskazem, o. A koleżka, którego mieliśmy znaleźć, jest tutaj. Proszę bardzo. Sogenka. Sayode. Sakai to mousu. O samurai. Nani ode. Masako dono kara kotozute da. 私家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは、勤めに忙しくしておりますゆえ。雅子様ならば喜んで。 To imię Sogen kojarzy mi się, moi drodzy, z taką marką niegdyś popularną wśród telefonów. Sarzem kojarzycie? Co się Sagem? Dobra, czyli mieliśmy wtedy... Ona mówiła, że mamy wyjść, nie? Będzie czekała na z drugiej strony, dobra. To lecimy do niej. Nowy strój mamy, elegancki.
No słuchajcie, jak chcemy mieć lepszy, to musimy sobie zapracować. No mam, nie widzisz jaki ładny niebieski. Ej, ty masz bardzo podobny. To teraz jesteśmy kurde zgraną ekipą. Patrzcie to, ona ma taki sam. Znaczy ten, wiecie, ten środek, nie? Ma taki sam koszulet. Ej, niemalże identyczny, po prostu ona ma damski, a mam męski. Albo obydwoje mamy ten damski. Dobra, za darmo dostaliśmy, więc nie ma co narzekać. それは私の長男、重里の者。片付けない。そうと話しました。なんと言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。 Ale co tak na pieszo będziemy lecieli? 資格が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのである。そうと決まったわけでは。ああ。だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそう安々とは奪えぬ。そこで戦に乗じた。 あの坊主抜け抜けと。草原ね、急いでおれ。まるで末戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで、おかげで隅かに向かっておるぞ。こちらへ、見られぬように。ダブラ。 Musimy go obserwować, żeby znowu nie zgubić go z pola widzenia. Widzę, że jest fajna, długa trawa tutaj na dole, więc pewnie jest to idealne miejsce, żeby się skryć. To jest jakaś znajdźka przy okazji jest. Sobie ją zabiorę. Gdzie on leci? O Boże. Ej, idealnie mu zniknąłem z pola widzenia, czekajcie. Dobra, leci dalej. Czekajcie, nie chcę tutaj się śpieszyć, wolę poczekać chwilę. Wiecie, nie wiem kiedy on się obróci, pewnie ma jakieś takie, wiecie, skrypty, które sprawiają, że sprawdza, czy ktoś go nie widzi. O, widzicie? Znowu się obejrzał. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, co ty? Ale podobne schematy w Asasynach były, nie? Jak gdzieś tam w pierwszych częściach się szukało, kogoś śledziło, to niemalże identyczny model. Ale to mówię, tutaj twórcy mówili z góry, że gdzieś tam jakieś pomysły z innych gier wykorzystali, nie? Dopracowali po swojemu i... Jest to pewna forma inspiracji. Dobra, gdzie on tu lezie? O! Ale dzięki za customowego donatecika. Zobaczcie, jest obrazek. O fuck, tu nie zejdę tak łatwo. Jest obrazek z gry, a raczej GIF z gry. Odpowiednie dźwięki. O on. Ale też fajnie, jak gdzieś tam zepsujecie, kilka razy mi tam nie wyszły mi pewne rzeczy i fajnie, że gra też w fajnych miejscach nas respi, nie? Że nie trzeba powtarzać całej misji od nowa, tylko gdzieś tam jest sobie w okolicy ginąc, czy gdzieś tam failując misję, niewiele, że tak powiem, tracimy. Nie ma takiego, nie ma tej irytacji. Mówię, ta gra dla mnie jest taka chillowa, fajna. Taka luźna. Nie ma w ogóle takiego, wiecie, takiego spinania się, nie? Dobra. Nie wiem, czy ja mogę być zauważony na tą chwilę. Masako ma żyje. Wszyscy go zabrali.
館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を押せ。中で休む。奴らを殺すまで戻るな。No to im słuchajcie, ułatwię chyba robotę. Ułatwię im robotę. Proszę bardzo. Kolega już chyba raz raniony był, nie? Po tym bandażu patrząc. Dobra, ale to gładko idzie. Jaka ona jest wściekła, patrzcie to! Ale ich tu się namnożyło. Kurde. Wbiłem mu strzałę w dupsko. A koleś nic. Aj. Kurde, nie ten klawisz. Czasami się jeszcze mylę. I znowu kamera mi tutaj przysłoniła trochę. Czekajcie, idę do niej pomóc jej. Jak będziemy... No... Patrzcie co się dzieje, jak nie jak kamera głupieje. Troszkę to wkurza. Nie wiem czemu nie zrobili właśnie lokowania przeciwników. Przez kurde. Coś zupełnie normalnego. Znowu. Dobra, jak będzie ich mniej... O, fuck! Czemu tak mi robisz? Czekajcie. Tego z dzidą trzeba inaczej porobić chyba. Dobra, dostał w czoło, pięknie! Dostał w czoło. Ten też. Dobra, nie mam już. Zaraz zginę znowu, noż ja pinkowa, czekajcie. Na spokojnie. Dobra, teraz. To wyszło. Ale znowu kamera głupieje. Pomóż mi. Mówi, że się z nim męczę. Nie odpuszcza typek. Dobra. Od tyłu zaatakowany. Trafiony w czoło, nie będzie mu wesoło. No, zdecydowanie. Naze Adachi o osotta? Wasi wa tada no tsukai hashiri. Aruji wa. Sore o shitte nan no yaku ni tatsu? Ale cicho mówi. Sore ni toareru suji ai wa nai wa. Masako dono. Watashi wa kazoku o umeta no da. Hitori, hitori wa na. Ikunichi mo kakete. Onore nado yaken domo no.餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならば。Ty, co jest? Coś jest nie tak. Coś się zbugowało. Cicho, cicho go słychać bardzo. Warabi saemuka! Dobra. Tak się rozwiązuje bugi w tej grze. Zabija się typa. Już nic nie powie. どうせ口を割りはせぬ手がかりがいる糸口を探さねばあなたは外を私は中を調べる済んだら知らせろ Dobra, przeszukajmy tą okolicę名前と家紋だマサコ殿に聞くか。Dobra, tutaj już nic nie mamy, lecimy na dół.
W ogóle chyba w Japonii są takie charakterystyczne te, nie? Te drabiny takie zdecydowanie inne jak u nas. Takie, nie, to bardziej chyba nawet nie jest drabina, nie? To są takie bardziej przenośne schody na górę, na pięterko. Takie, widzicie, zdecydowanie szersze, nie? Niż takie nasze typowe drabiny.何者かの名と家紋が確か奴らにもこの家紋が初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もしお自由がいればこのようなこと決してそのままにはいたしません。 お力を、しかるのちご一族のあだを。 いいだろう。志村殿の救出に向かう折には、私も参ろう。かたじけなきお言葉。では、さらばだ。やることがあるでな。 No i kolejna misja, jak widzicie, za nami. Fajne są te misje, nie są takie krótkie. Składają się z kilku etapów, są w miarę ciekawe, przynajmniej na chwilę obecną. No muszę powiedzieć, że na ten moment ta gierka zrobiła na mnie wrażenie. Jeśli ktoś takie klimaty lubi, to zdecydowanie mógłbym mu taką gierkę polecić. Niestety jest tylko dostępna ekskluzywnie na PlayStation 4, tak więc jeśli macie Xboxa albo PC-ta, to pozostaje wam obejrzeć to albo u mnie, albo u innych youtuberów. Myślę, że w tym miejscu sobie chyba, moi drodzy, zakończymy. Ja sobie tutaj wejdę jeszcze na konia. Jeśli wam się podobało, to oczywiście stawcie łapki w górę. Dajcie znać też potem, jak będzie. Bo ogólnie to będzie tak, że te osoby, które oglądają teraz streama, jak go zakończę, to będzie sobie można go cały czas oglądać. Będziecie mieć pod tym linkiem, pod którym aktualnie jesteście, to będziecie mieć normalnie streama dostępnego. Będzie jakby link niepubliczny, a pewnie jutro gdzieś tam w okolicach południa, jak się przetworzy już w całości ten stream, to będzie opublikowany jakby odcinek z tego zapisu, a wtedy możecie w komentarzach napisać dodatkowo, jak wam się gierka podoba, czy chcielibyście, abym tą grę przeszedł w całości na streamach, czy... Czekajcie, bo tu mamy takie... A, to nas po prostu dziki mogą atakować, tak? Czy mi się wydaje? Nie wiem, wcześniej myślałem, że to są jakieś niedźwiedzie, ale nie, dobra. Zostawmy ich spokojnie, one się chyba bardziej denerwują niż ja. Tak więc nie ma co ich tutaj jakoś... Oj, koleżka coś od nas chce? Co się stało? Co jest, nic nie mówi. Dobra, coś się zbagowało. No są jeszcze jakieś małe tam bugi, szczególnie z tą kamerą są problemy, nie? W chwili obecnej. A to jest jedna rzecz, która mi przeszkadza. Kamera. Druga rzecz, która ewentualnie mogłaby mi przeszkadzać, że no... Ci rywale czasami są tacy głupi, że nas gdzieś tam nie widzą. Natomiast sama otoczka, te misje, ten klimacik moim zdaniem jest całkiem spoko. No jeśli gra jest na 40 godzin, to naprawdę myślę, że gra jest warta swojej ceny. 40 godzin, mamy 4 godziny miejsce za sobą, nawet nie całe. Czyli jeszcze 10 takich streamów musiałbym zrobić, aby przejść całą grę. Tak więc jest to sporo kontentu i mówię, na oczekiwania jakiejś kolejnej większej premiery typu Mafia 1 Remaster, to gierka jest moim zdaniem całkiem fajna. No chyba, że nie graliście w The Last of Us 2, wtedy myślę, że zdecydowanie lepiej sobie kupić na początek The Last of Us 2, przejść sobie tą gierkę, a dopiero potem kupić tą. The Last of Us 2 już gdzieś tam można używkę kupić w miarę tanio, więc lepiej kupić na początek The Last of Us 2, a potem ta gierka troszkę stanieje pewnie do tego czasu. No i fajne wakacje można mieć, przechodząc sobie jedną i drugą gierkę. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak już będzie stream dostępny, jak wam się podobało. Ja będę obserwował, jak wygląda oglądalność tej serii, ile jest łapek w górę pod tym streamem, więc jeśli mogę was prosić, to zostawcie się, jeśli nie zostawiliście, bo to też będzie miało wpływ na to, czy będę kontynuował tą grę. No mówię, opcje są trzy. Albo przejdziemy sobie do końca na streamach,
albo kontynuacja będzie w odcinkach 40-50 minutowych, no albo ten jeden materiał będzie takim materiałem, aby posłużył osobom, które zastanawiają się, czy warto kupić. Myślę, że 3 godziny są w stanie zobrazować, jak ta gra wygląda, o co w niej chodzi, na czym polega, jakie są mechaniki, jakie są ulepszenia postaci. No wszystko, co mogłem wam w te 3 godziny, nawet 4 pokazać, to wam starałem się pokazać. Tak więc będę was na pewno na Instagramie, ewentualnie zakładce społeczność, informował, co dalej. Decyzję podejmę pewnie już jutro, bo też nie chcę robić tak, że wiecie, podejmę decyzję po tygodniu, nie? Co robimy, czy przychodzimy? Nie, decyzję będę podejmował już jutro, a więc jeśli zdecyduję, że będziemy przychodzić na streamach tą grę, to pewnie jutro na streamie będziemy w nią grali. A jako że jest piątek, to można pocisnąć nawet dłużej. Jeśli będzie w formie odcinka, też wam dam znać na Insta Stories. A jeśli zdecyduję, że na tym koniec, no to wtedy też pod tym zapisem streama będzie informacja, że tylko to jest taki jeden pokazówkowy materiał. Jeszcze obiecałem wam jedną rzecz, słuchajcie, tak na szybko tylko. Obiecałem wam, że w czwartek powiem wam, czy moje stanowisko zostało wysłane. Sprawdzę sobie to, obadam i dam wam tylko na szybko znać. Cię sprawdzałem przez cały dzień, nie było informacji, że wysłali. Tak więc jak wam to obiecałem, to od tygodnia mówię, że czwartek wam powiem, czy mi wysłali, czy nie wysłali. Zmienił się status? Nie, nie zmienił się zaraz status, tak więc nie wiem, może się jutro zmieni albo za tydzień. Tak więc dzięki wielkie za dzisiaj, mam nadzieję, że wam się też troszeczkę podobało. Jeśli tak, strzelajcie łapki w górę, trzymajcie się i do usłyszenia dzisiaj pewnie jeszcze na Insta Stories, a jutro albo na streamie, albo w jakimś odcinku. Trzymajcie się, cześć!